Żebrak, obecny przedsiębiorca. Jeszcze raz witam serdecznie naszych prelegentów, bo ona już powiedziała. Coś lepiej bez mikrofonu. Dobra, to jak coś to... Nie, nie słyszą. Co? Czy teraz... O, teraz nie bardzo słychać. Jeszcze raz witam naszych prelegentów i jeszcze raz ogromnie dziękuję za przybycie, za przyjęcie zaproszenia. Pani Aleksandra Bułmitące, PSK, pani Agata Lubnicka z CSR Impact, pani Magda Karpacka i tutaj część, no taka naukowa. Naszej konferencji głos bardzo ważny w sprawie. Mateusz Stasiak, 13 MUS, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa ISPRO i Dawid Wawrzyniak, który dzisiejszą debatę pomoderuje i oddaję już głos Dawidowi. To dzień dobry, witam jeszcze raz na debacie Żebrak versus Przedsiębiorca. Witam wszystkich żebraków, wszystkich przedsiębiorców. I ona powiedziała bardzo konkretnie o swoich oczekiwaniach, nawet miała też odwagę zakomunikować się w stosunku do mnie, kiedy przygotowaliśmy się do tej debaty, ale też tutaj kilka minut wcześniej. Chodzi o to, żeby wyjść z tego pudełka, kiedy nam wszędzie dobrze, miło. Chodzi o to, żeby ta debata rzeczywiście coś wniosła, żebyśmy z jednej strony dokonali pewnej ewaluacji tego, co jest, ale też mieli pewną refleksję do tego, co przed nami. I tak myśląc, przygotowując się do tej debaty, myślę, że tak chciałbym, żeby ta debata miała takie dwie części. Po pierwsze, chcielibyśmy na pewno skorzystać z doświadczenia ekspertów, którzy tutaj są, i mam takie poczucie po tych prezentacjach, że na pewno chcielibyśmy poprosić tutaj, żebyście, zwłaszcza panie, trochę więcej powiedzieli o tych wynikach, o tych danych. Chcielibyśmy też, jeżeli będziecie chcieli też powiedzieć to, co się nie udało w tej prezentacji, bo ten czas był rzeczywiście krótki. Także będzie taka okazja, powiedzcie tylko kiedy, jak, w którym momencie. Też chcielibyśmy zaprosić państwa do tej dyskusji, więc proponuję następującą rzecz. Jeżeli państwo macie jakieś pytanie, poproszę, żebyście dali znać, do kogo to jest, dajcie znać, że macie to pytanie, a ja też znajdę sposób i miejsce na to, żeby też wygenerować trochę też momentu na to, żeby też z państwem wejść w interakcję. To taki jest plan. Mamy 2,5 godziny. Myślę, że aż tak dużo. Naprawdę? No właśnie. Szybko zleci, oczywiście, że szybko. To było tylko sprawdziane na początku. Tak. To było tak zwane sample, takie zajawka tak zwane. Także bardzo dobrze. Przygotowując się, wczoraj wpadł mi artykuł Leszka Balcerowicza o pewnym momencie, który znowu w Polska stoi, mówiąc o tym, że może znowu zaskoczyć nie tylko samą siebie, jako państwa, jako kraj, ale też innych, kiedy wróci do swoich sprawdzonych metod. I konkluzja tego artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, był taki, jeżeli wróci do współpracy, do tego, żeby różne instytucje, różne organizacje wybierały wpływ nie tylko na polityków, którzy na pewno mają największy wpływ, ale też właśnie ludzi, czyli społeczeństwo, organizacje pozarządowe. I wydaje mi się, że to jest dobry wstęp do tej naszej dzisiejszej debaty. Mamy możliwość zaskoczyć i siebie, i pozostałych, tak jak to wykonało się ponad 20 lat temu. I dzisiaj myślę, że też możemy być tego przykładem, w jaki sposób można połączyć to, co jest wyzwaniem dzisiejszej debaty. I to pytanie, które dzisiaj chcieliśmy odpowiedzieć. Czy można? Czy można być i realizować tą misję społeczną, którą każdy z nas ma, z tym, żeby mieć. Więc tutaj pytanie do naszych gości. Po pierwsze, kiedy słyszycie być i mieć, to tak, można? Nie, nie można? Jeżeli tak, to z jakiego powodu, jeżeli nie, to z jakiego? Kto chce rozpocząć? I zawsze musi być tak, że ktoś musi być pierwszy. Tak. Więc ja już rozpocząłem, ja jestem ten pierwszy i teraz potrzeba jest następnej osoby. Proszę bardzo. Jest.
ja spróbuję włożyć kij w mrowisko i zaproponuję taką tezę. W przypadku działalności gospodarczej i generowania pieniędzy, rzeczy, które są bardzo korzystne dla społeczeństwa, to podatki, zatrudnienie zespołu, jeżeli na przykład te osoby były bezrobotne. I w wielu sytuacjach działania gospodarcze przynoszą dużo większe korzyści społeczne niż granty i działanie nieodpłatne, bo my sami generujemy środki finansowe do działania w obszarze naszej misji, jeżeli ta działalność jest w naszej misji, i działalność gospodarcza może być dużo bardziej korzystna dla społeczeństwa niż rozdawanie pieniędzy organizacjom, bo to jest kupowanie całkiem drogiej usługi. To jest jeden obszar. Drugi obszar. Czasami jest taka sytuacja, że jeżeli sami wygenerowaliśmy działania i zapłaciliśmy różne podatki, różne rzeczy, stworzyliśmy miejsca pracy, to te osoby mogą w międzyczasie wykonywania swoich obowiązków przygotować na przykład 20 warsztatów i przeprowadzić te 20 warsztatów w ramach obowiązków zawodowych. Więc grant, w którym uczymy na przykład bezrobotnych kompetencji zawodowych za 1 000 000 zł i zrobienie tego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą i mamy nasz zespół i nasze zasoby, to jest bardzo duży zysk społeczny. Można też poruszać niektóre tematy, na które nie ma finansowania i wielu rzeczy nie można zrealizować w szybkim czasie w naszym środowisku. I wykorzystanie ekonomizacji do tego, żeby zwiększać zasoby organizacji, ma bardzo, bardzo duże korzyści. Czasami jest dużo większe. To w takim razie ja chciałbym wywołać do odpowiedzi panią, bo pani Mato, pani robiła te badania, to jest też pewna kanwa naszej dyskusji. Gdyby właśnie pani mogła trochę też rozbudować, chociażby o te dane, które były, próbując odpowiedzieć na to wyzwanie. Myślę teraz szybko, o którym konkretnie może w wynikach pan mówi. Natomiast pytanie było, czy można być i mieć. Ja jestem ogromną zwolenniczką od paru lat tego, w jaki sposób można łączyć zasoby. I rzeczywiście namawiałabym gorąco i namawiam organizacje pozarządowe, żeby zrobiły sobie tak zwaną biznesową analizę SWOT, to znaczy stwierdziły, w czym są mocne, w czym słabe, jakie mają szanse zagrożenia, jakie widzą szanse zagrożenia, i żeby po prostu, jakby wykorzystując swoje zasoby, swoje umiejętności, weszły w tą współpracę z biznesem, bo poza tym, że biznes chce robić wizerunkowe projekty, oczywiście, to zaczyna się przynajmniej wśród dużych przedsiębiorstw taka tendencja, że przedsiębiorstwa te duże zaczynają właśnie zamawiać usługi w trzecim sektorze, na przykład realizację badań, na przykład organizację imprez. Jest jedna taka korporacja, która opowiadała mi o tym, że ogłoszenie raportu społecznego, taki event tam sobie zorganizowali dla swoich interesariuszy, więc pewnie tam było około 100 bądź 200 osób, zorganizowało im organizacja pozarządowa, która się zajmuje osobami z niepełnosprawnością bądź osobami z upośledzeniem umysłowym lekkim. I to rzeczywiście wyszło, bo ta impreza wyszła bardzo fajnie, a dodatkowo te osoby uczestniczyły w tym wydarzeniu, co dodatkowo podkreślało społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców, więc jakby obszary tutaj, w których kompetencje osób pracujących w trzecim sektorze jest naprawdę dużo. Ja myślę, że też że w perspektywie tych 7 lat i za 7 lat no będzie tak, że część tych organizacji pozarządowych będzie musiała zgasić światło, więc to jest ten moment, kiedy ten skan przez siebie należy zrobić i szukać, mam wrażenie, to jest ten moment, żeby szukać tych dróg, żeby właśnie być i mieć, bo za 7 lat z samą być, to tak, myślę, że nie wystarczy, tak? Także to z takiego czysto racjonalnego punktu widzenia. Myślę, że nie wiem, może Państwa interesują rzeczywiście jakieś konkretne dane. Do tego wrócimy, tak? A poproszę, to za chwilę wrócimy do pytań. Ja poproszę najpierw o taką krótkę, tak czy nie? Jeżeli tak, to z jakiego powodu, jeżeli nie, no to nie. To ja powiem na przykładzie naszej organizacji. My działamy od 2010. I zawsze tylko byliśmy, to znaczy nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasza działalność ograniczała się tylko i wyłącznie do dobrej woli i zaangażowania naszych współpracowników, którzy robili to oczywiście w ramach wolontariatu. Natomiast doszliśmy do takiego punktu, że my
doszliśmy do wniosku, że warto też zacząć się mieć, nie tylko być. Ciągle wahamy się decyzją, czy nie założyć działalności gospodarczej i czy po prostu nie realizować działań, które do tej pory realizowaliśmy w jeszcze większej skali, w sposób bardziej profesjonalny, a przede wszystkim, czy jeśli nie mamy pozytywnego wpływu społecznego, to czy nie dołożyć do tego wpływu, na przykład tego, że będziemy dawać pracę też innym ludziom. Ja chciałam uzupełnić jeszcze, a właściwie dopowiedzieć, przyszła mi jedna myśl do głowy, kiedy Agata mówiła o tym, że tylko byliście, prawda, przez jakiś czas. Ja trochę się nie zgadzam jakby na to, żeby organizacje pozarządowe były traktowane jako takie podmioty, gdzie my działamy za darmo, tak? Gdzie, dlaczego nie miałby to być rzeczywiście nasz sposób na życie, tak? Dlaczego nie mielibyśmy tam zarabiać? Dlaczego wobec tego jakby bardzo często też trzeci sektor odejmuje sobie prawo do zarabiania pieniędzy w trzecim sektorze? No, nie chcę być źle zrozumiana, tak? Że wtedy organizacja pozarządowa na przykład jest postrzegana jakoś z perspektywy cynizmu na przykład, tak? Ale jeśli są osoby, które rzeczywiście mają pomysł na to, jak zrealizować jakąś zmianę społeczną, to dlaczego nie mają z tej swojej pracy ciężkiej i pewnie jeszcze cięższej niż korporacji często utrzymać po prostu rodzinę? Dlatego jakby no ja tutaj optuję tylko za tym, żeby szukać takich dróg, żeby rzeczywiście i być i robić te ważne społecznie rzeczy, ale też mieć. Poproszę Aleksandrze. Ja odpowiem na to pytanie z dwóch perspektyw. Znaczy w dwóch perspektywach widzę, że i bycie i miecie tak zwane jest istotne i nie da się tego po prostu rozdzielić. Znaczy być, tylko być to jest cudowne, to jest luksus. No. Umówmy się szczerze, no, i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych być i mieć jest teraz konieczne z różnych względów. Ja ze swojej perspektywy pracuję w biznesie, bardzo cenię sobie organizacje pozarządowe, które chcą z nami współpracować, a nie działać na zasadzie daj, tak? Tylko chcą współpracy, czyli zróbmy coś razem, tak? My wam damy, wy nam dacie coś, a my wam w zamian damy coś, tak? I ja bardzo lubię takie rozmowy, bo ja wtedy czuję się jak na prawdziwym takim spotkaniu biznesowym, gdzie spotykają się ludzie, którzy załatwiają ważne interesy. I mam też poczucie takich partnerstwa. Że jesteśmy sobie równi. To nie jest, bo bardzo często niestety mam wrażenie, że sytuacja jest właśnie taka, że to biznes stoi gdzieś wyżej, to biznes sobie wybiera z tej ogromnej ilości różnych możliwości, a to weźmiemy sobie tą organizację, a innej nie weźmiemy. Więc patrząc z perspektywy biznesu, lubię organizacje, które podchodzą do konkretnie bardzo do swojej działalności i nie są tylko, ale też właśnie starają się na różne sposoby te środki pozyskiwać, czy też właśnie mają swoją działalność gospodarczą, czy też nawet starają się różnego rodzaju grandy, wracając do kolegi Mateusza, tak? Że no, również uważam, że staranie się o grant jest pewnym rodzajem dowodem na proaktywność organizacji. Także nie siedzę, nie czekam, aż przyjdzie do mnie święty Mikołaj, tylko sam coś z tym robię. Z punktu widzenia organizacji pozarządowej, w której działam, tak, nie da się tylko być. No po prostu się nie da. No. Znaczy możemy sobie siedzieć, tworzyć towarzystwo wzajemnej operacji, tylko po co? Tak? No. Po to jesteśmy organizacją pozarządową, żeby działać. Żeby działać, no potrzebujemy czegoś, tak? I no to coś to są najczęściej pieniądze. Nie tylko pomysły, nie tylko pasje, no ale też fundusze też są potrzebne. To ja się odniosę do tego ostatniego głosu. Ja nie wiem. Nie, myślę, że nie zawsze są nam potrzebne pieniądze. I też obserwuję, mam nadzieję, nie mam takiej perspektywy nie mam takiej perspektywy dobrej, jak to wygląda w całej Polsce, ale domyślam się,
Ale domyślam się, że tak może być. To znaczy, żebyśmy nie zabrnęli w ślepą uliczkę, że są organizacje, które nie potrzebują pieniędzy do tego, żeby działać. Ja pamiętam, że dużo więcej działań i dużo więcej energii, dużo więcej zmiany było w latach 90., kiedy ja zaczynałem, bez jakichś dużych środków pieniężnych, niż teraz. Bo teraz czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że ale jak my w ogóle coś zrobimy? Przecież my nie mamy na to pieniędzy. I się nic nie robi. Więc oczywiście od pewnego poziomu i zależy, czym się organizacja jeszcze zajmuje. Te pieniądze są potrzebne. Natomiast też, żebyśmy nie wpadali w takie myślenie, że one są niezbędne do każdego rodzaju działalności społecznej i do wprowadzenia każdej zmiany. Bo sam wyobrażam sobie takie działania, które można zupełnie robić bez funduszy. Oczywiście te fundusze są, no nie wiem, jak ja zaczynałem w 95 roku, no to te fundusze to były na przykład to, że jak studiowałem, to rodzice dawali mi pieniądze na, jakby nie musiałem zarabiać na bycie na Politechnice, w akademiku, tylko na przykład opłacali mi akademika, ja wtedy poświęcałem cały swój czas na to, żeby pracować społecznie. Więc gdzieś te pieniądze oczywiście tam są w tyle. Ale przez ileś lat robiłem zupełnie wszystko społecznie, bez angażowania dużych środków. Więc wracając do pytania być i mieć, natomiast od pewnego poziomu, na przykład INSPRA moim zdaniem w tej chwili jest w takim miejscu. Naszym marzeniem, bo też przewrotnie odniosę się tego hasła być i mieć. Mieć to zdanie przede wszystkim marzenia i pasje, a dopiero później pieniądze. Więc my mamy takie marzenie, żeby zmienić zasady gry w polskiej polityce. To znaczy, żeby partie posunęły się na kanapie, na której siedzą i żeby oddały część władzy i odpowiedzialności obywatelom, na przykład przez referenda obowiązkowe. Czyli, że jak zbiorą obywatele 500 tysięcy podpisów, to partia nie decyduje, czy referendum ma być przeprowadzone, tylko już jest przeprowadzone. No i do takiej zmiany potrzebna jest porządna maszyneria. Maszyneria, za którą idą pieniądze. I my musimy zabrać pieniądze na to, żeby po prostu tę zmianę społeczną wprowadzić. I wtedy jak najbardziej no, trzeba myśleć wielokierunkowo i to mieć w sensie pieniędzy jest no, niezbędne, żeby dana zmiana zaistniała. To tyle tytułem. Chciałbym coś dodać. Super. Ja od początku, jak zobaczyłem tytuł konferencji, miałem duży problem. I zastanawiałem się, dlaczego jest mieć. I dla mnie ekonomizacja i współpraca z biznesem dotyczy tylko pierwszego słowa. To jest dla mnie osobiście kwestia bycia. I nie wiem, czy mam mieć zespół, czy mam mieć cele, czy mam mieć wizję, czy mam mieć pieniądze, czy mam mieć zasoby. Nie wiem, o co chodzi w posiadaniu. Najważniejszą rzeczą jest bycie i realizowanie tych działań, które chcemy. I tutaj absolutnie zgadzam się z Rafałem, że są organizacje, które istnieją, bazując na sile i na zaangażowaniu osób na samym początku. Jeżeli one się rozwiną i będą działały na szerszą skalę, to wtedy one, żeby być, potrzebują innych rzeczy. Więc dlatego to jedno słowo być mi w głowie zamyka wszystkie rozwiązania, łącząc zarówno te organizacje, które pojawiły się wcześniej, jak i te organizacje, o których mówił Rafał. A też jeżeli chodzi o wolontariuszy, to zgodzę się, jest jeszcze taka jedna debata w mierzeniu, o jeden aspekt w mierzeniu oddziaływania społecznego. Jak mamy wolontariuszy i coś robi mój zespół, to jest ok, to jest jakiś czynnik, jeżeli pojawią się rezultaty, to można mówić o zysku dla społeczeństwa albo o przychodzie społecznym. Ale jeżeli ja bym zrobił na przykład, wziął 500 wolontariuszy i kazał im stać w supermarkecie, żeby zbierali pieniądze, to tak naprawdę społeczeństwo poniosło koszt. Ci ludzie mogli spędzać czas z bliskimi, mogli pracować, wtedy generowaliby na przykład podatki. I pytanie jest takie, 500 wolontariuszy przez 10 godzin każdy, to jest 5000 godzin. Ile warta jest ta praca tych wolontariuszy? 5 zł.
Czyli tak naprawdę społeczeństwo włożyło w inicjatywę tej organizacji kupę pieniędzy, jeżeli przeliczamy wszystko na czynniki ekonomiczne. Więc czasami wolontariat nawet może być ujemny i nie przynosić zysku, chyba że udowodnimy, że ci wolontariusze się czegoś nauczyli. Jeżeli chcemy coś takiego udowodnić, to musimy dla nich przygotować działania i dbać o to, żeby oni coś z tego wyciągali. Więc ten wolontariat ma też tą ciemną stronę mocy, w której ludzie są wykorzystani i oni nie przynoszą żadnej wartości społeczeństwu i sobie, tylko drobne rzeczy dla organizacji pozarządowej. Więc tak rzucam. Proszę Pani, kierowisko będzie. Może Pani, bo ja chciałam tylko powiedzieć, że to wszystko, jeżeli się nie traktuje jak działanie pracy, znaczy ja pracuję bezpośrednio 18 lat, niezależnie od tego, czy mamy, czy nie mamy, w organizacji pozarządowej z dzieciakami. I wtedy to uzbierane 5 tysięcy przez 500 wolontariuszy ma znaczenie jedno. Znaczy więc jakby w kategoriach tego, co Pani mówi, brzmi mądrze, ale jak ja to wiemy bardzo bezpośrednio, to dla mnie na przykład to ma znaczenie, to ma zysk społeczny, nie? Więc trochę nie do końca jakby... Dobrze, właśnie mam tylko techniczną, bo szukamy kogoś, kto ma odmienne zdanie, bo tutaj widzę raczej tak, ale do tego potrzebujemy osoby, która, ja za chwilę oddam mikrofon Pani Marcie, a osoby, które mają odmienne zdanie, poproszę tylko, żeby się przedstawiły imieniem, nazwiskiem, a też organizacją. Jeżeli nie ma takiej organizacji, no to po prostu imię, nazwisko. To za super. Ja, jeśli Państwo pozwolą, tu mam pewną wątpliwość, bo tu rzeczywiście, żeby było jasne, ja niezwykle szanuję trzeci sektor i bardzo podobają mi się te zrywy, pasja i tak dalej. Zastanawiam się tylko w kontekście bycia, ile czasu, ile lat może funkcjonować organizacja, jeśli pracuje tylko na wolontariuszach, którzy mam wrażenie, że się zmieniają, tak? Którzy odchodzą do pracy, gdzie mogą zarobić pieniądze. Dlatego tutaj postuluję, żeby to były podmioty, w których się po prostu pracuje, tak? Żeby jakby dążyć do tego. I w tych moich jakby rozważaniach nie mówię tylko i wyłącznie o pieniądzach. Jak bywam na spotkaniach z trzecim sektorem, to mam wrażenie, że cały czas jestem postrzegana jako osoba, która mówi o tej współpracy w kontekście biznesowym. A ja właśnie dowiedziałam się z badań, ale potwierdzają to, co mówi Pani Aleksandra, że biznes coraz chętniej wchodzi we współpracę, wymiany zasobów. Coraz mniej chętnie, a właściwie nie czyta już zapytań, czy też próśb o finansowanie. Tak? Więc ja w kontekście tego stawania na dwóch nogach, to ja cały czas jakby podkreślam to, że chodzi mi o to, żeby sprawdzić, co my mamy mocnego i z czym możemy wejść do biznesu, żeby wymienić swoje zasoby i w ten sposób też mieć, tak? Żeby nie mieć 5 tysięcy na konto przelewu, tylko żeby mieć wspólny pomysł, wspólną inicjatywę, który nas rozwija, ale który wykorzystuje nie pieniądze, ale czy też nie skłania nas do tego, żeby brać od kogoś pieniądze i stawiać się, i umówmy się, że często też tak jest, bo tu ktoś mówił o tej postawie żebraka, tak, że często też organizacje pozarządowe, idąc do biznesu, idąc z taką postawą zamkniętą, głową spuszczoną, tak, ramionami w ogóle skulonymi, mówią, a co mówi biznes? My potrzebujemy partnera i rzeczywiście tak to jest, tak? Oni potrzebują kogoś, kto stanie przed nimi i powie: dzień dobry, nazywam się Ela Bednarska, tak? I ja mam takie atuty, i ja tutaj mam taki pomysł, i dzień dobry. I jakby uścisk dłoni ma świadczyć też o tym, że to jest partner, a nie ktoś, kto chciałby do kapelusza trochę, tak? Dobrze, to moje pytanie jest takie. Czy jest ktoś, kto mówi, nie, tu, jeśli chodzi o te podmioty społeczne, to ma być finansowane całkowicie przez granty, przez darowizny? Jest taka osoba? A może być? Ja bym chciał. Dziękuję. O, jest, super. Dzień dobry, Katarzyna Rubele, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca. Pozwolę sobie tutaj podyskutować, bo Państwo cały czas stawiają nacisk na działalność gospodarczą. Czyli tutaj tą przeciwwagą do szeroko pojętego fundraisingu,
stawiać działalność gospodarczą, czyli konkretne usługi, ale w formie działalności gospodarczej, a w ogóle przemilczyliśmy bardzo ważny wątek, czyli odpłatnej działalności statutowej. Myślę, że to jest tutaj ten kompromis, alternatywa, że organizacje mogą coś robić i mieć z tego zyski i aktywnie się angażować. Natomiast niekoniecznie musi być to w formie działalności gospodarczej. Tym bardziej, jeżeli zwrócimy uwagę na praktykę KRS-u w tej chwili, to KRS ma bardzo negatywny stosunek do fundacji, które chcą się zarejestrować właśnie z opcją działalności gospodarczej. Więc tutaj też stajemy. A fundraising, myślę, może być kreatywny i nie zbierać do kapelusza zawsze ze skuloną głową, tylko iść i powiedzieć, że potrzebujemy na przykład wypożyczyć super profesjonalny sprzęt, dlatego że mamy taki i taki projekt i chcemy nagrać taki film, albo chcemy 120 tysięcy, ponieważ chcemy wybudować drugi dom dla dzieci w Kamerunie. I to można zrobić naprawdę. Kto może to skomentować albo odpowiedzieć? Proszę bardzo. Trzeba by uspólnić definicję, bo pani powiedziała o zysku, no przecież działalności odpłatnej nie ma zysku. Nie ma, ale ja nie mówiłam o, ja mówiłam o zysku tutaj społecznym, prawda? Okej, okay. No dobrze, to właśnie dlatego powiedziałem, żeby uspólnić definicję. Natomiast ja się zgadzam z panią, być może tutaj jest jakiś taki nacisk w tym, co mówimy na ekonomizację, czy w tych prezentacjach było. No, ale my na przykład Inspro ostatnimi czasy powołaliśmy do życia, na razie raczkuje, ale powołaliśmy do życia taki zespół, który nazwaliśmy cztery źródła. Pierwsze źródło to jest granty, darczyńcy indywidualni, czyli darowizny, działalność gospodarcza i uwaga, to co tutaj chyba Mateusz głównie mówisz, czwartym źródłem uznaliśmy, że jest praca społeczna, ludzi, sympatyków, wolontariuszy i tak dalej. Więc jeżeli my mamy, nie wiem, apelujemy do 200 tysięcy osób w całej Polsce w ramach kampanii Obywatele decydują, żeby wybierali nacisk na posłów w takiej czy innej sprawie w Sejmie, no i z nich się angażuje, nie wiem, wysyła kilkaset ludzi, czy dzwoni, telefonuje do marszałek Sejmu, no to też powinniśmy uczciwie zobaczyć, jaka to jest wartość. Mam takie wrażenie, że organizacje bardzo często w ogóle umyka im to, jak dużym źródłem finansowania są właśnie wolontariusze i działalność społeczna. Oczywiście to może być takie techniczne myślenie i ja też jestem daleki od takiego myślenia czysto biurokratyczno-technokratycznego, ale też jestem daleki od takiego myślenia, że ludzie się angażują w naszych organizacjach i właściwie się tego nie docenia. Ludzie, którzy nie są pracownikami etatowymi, tylko żeby spróbować tę metodykę, o której mówiłeś, wprowadzać i to liczyć. Więc zwracając do pani uwagi, jak najbardziej to powinien być budżet zdywersyfikowany. Tylko nie czarujmy się, przy tych organizacjach, które dzisiaj w Polsce zatrudniają etatowych pracowników, a zatrudniają załóżmy nie wiem, więcej niż 3 osoby, więcej niż 10, to bardzo często ten budżet jest niestety oparty na grantach i na działalność, na środkach publicznych. No i ta konferencja między innymi nas wszystkich nakłonić czy zmotywować do tego, żeby zainteresować się tą ekonomizacją. Bo fundraisingiem w Polsce wszyscy się interesujemy, jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, jest Instytut Fundraisingu, jest mnóstwo różnych instytucji, które w Polsce krzewią kulturę fundraisingu. Krzewić kultury grantaisingu nie potrzeba. Jeśli chodzi o wolontariat, centra wolontariatu to robią. Natomiast ekonomizacja jest takim trochę terenem do odkrycia i myślę, że ta współpraca z biznesem służy temu, żeby ten teren odkryć i spróbować się tutaj też zmierzyć z różnymi wyzwaniami. I ja dowracam do tej sytuacji, o której mówiłem, że trzeba wyjść ze strefy komfortu. Myślicie państwo, że ja w tej chwili jestem ubrany w garnitur. Czy to jest moja strefa komfortu? Nie. Właśnie. To nie jest moja strefa komfortu. Ja lubię polówki, czyli wojskowe spodnie, sandały,
fajne, mam jakiś t-shirt. Natomiast ubrałem się do Państwa tak, bo zdaję sobie sprawę, kiedyś jeszcze kilka lat temu, jak nam jacyś fachowcy tłumaczyli, że do biznesu to trzeba w garniturze, to mi się nóż w kieszeni otwierał i stwierdziłem, że to nie, dlaczego Paweł Tkaczek nam to mówił, nie, nie chcę, Paweł Chrzanisz. Po kilku latach stwierdziłem, że nie chrzani, bo po prostu jeżeli chcemy faktycznie dokonać jakiejś zmiany społecznej, to czy nam się to podoba, czy nie, musimy wyjść ze strefy komfortu i rozmawiać na przykład z biznesem po niższemu, oczywiście wrzucać tam jakieś wątki społeczne, ale nie możemy tam pójść, moim zdaniem, w wyciągniętym swetrze i opowiadać, że my tutaj przyszliśmy, to też jeszcze taka scena z tego, z jakiegoś warsztatu z Dawidem tutaj. Widzicie Państwo tę pozycję? Więc tytuł konferencji jest właśnie w związku z tym, że Dawid kiedyś do nas przyjechał. Był tam żabą, która wskoczyła do garnka, który my łącznie ze mną jesteśmy ugotowani. I jedną z pierwszych scen, która była, to podszedł do mnie. Da coś? Pani da. No i po prostu miałem tak, że strasznie się wkurzyłem. No i po prostu parę rzeczy zrobiliśmy i będziemy robić dalej. Parę wątków miałam w głowie. Tak, teraz akurat jak pan Rafał, tak? Pokazywał tą pozycję. Akurat mam przyjemność teraz ze studentami. Na zajęciach przerabiam komunikację niewerbalną. Polecam Państwu, to jest w ogóle genialne, tak właśnie, dlatego mówiłam o postawie otwartej, zamkniętej, bo to rzeczywiście tak działa. Trafiłam też na prezentację TEDxu, gdzie taka kobieta opowiadała, w jaki sposób nawet to, że siedzimy w postawie zamkniętej, jak hormony, podobno testosteron się obniża, poziom testosteronu się obniża, jeżeli mężczyźni siedzą przez dłuższy czas w postawie zamkniętej, ale pomijmy to. Ja chciałabym... Bardzo dziękujemy za szkolenie. To jest w cenie. I trzeba będzie dopłacać. Ja chciałam tylko nawiązać do... Tak, mówiliśmy o tych definicjach, tak? I tu pojawia się ten fundraising, który też nie do końca mi leży. Ja to tak... Ja bym wolała promować tą ideę partnerzingu, jeśli można tak powiedzieć, tak? To, co pani powiedziała, przepraszam, pani tam w środku siedząca, że rzeczywiście można iść do firmy i powiedzieć, że potrzebujemy pieniędzy na wybudowanie szkoły w Kamerunie. Nie możemy właśnie. Ja właśnie cały czas mówię o tym, że my nie możemy. Dlatego, że firmy doskonale wiedzą, w jakich obszarach chcą funkcjonować. Nie wiem, czy pani Aleksandra chciałaby wydać pieniądze na działania w Kamerunie. To biznesowo się jakby jej nie klei. To, co należy podkreślić, to rzeczywiście to, żeby wiedzieć, do jakiej firmy się idzie, żeby wiedzieć, co można zrobić i firmy wcale, ja będę 100 razy powtarzać, firmy nie chcą dawać pieniędzy, firmy chcą, żeby przyszedł do nich ktoś w pozycji partnera, który mówi, mamy to, jesteśmy świetni, jesteśmy najlepsi, wiemy, że wy potrzebujecie tego, działacie w tych obszarach, my się super zgrywamy, siadamy do stołu. Jeżeli siadamy do stołu, to wtedy możemy zacząć mówić o współpracy. Korporacje, te duże, coraz mniej jakby chętnie podchodzą do współpracy w ten sposób, że ktoś przychodzi, jest świetny, ale chce pieniądze. One chcą jakby tworzyć projekt, tak? Chcą współuczestniczyć w tworzeniu projektu, chcą być rzeczywiście partnerem, ale druga rzecz, o której chyba zapomniałam w zasadzie powiedzieć, jest ta, że też korporacje bardzo często, nie wiem jak jest w pani firmie, mają szereg konkursów grantowych tak zwanych, którymi, no oczywiście to też jest biznesowo uzasadnione, wchodzą w społeczności lokalne, tak? Ja przy tych swoich badaniach dowiedziałam się, że niemalże każda z tych korporacji, poza tym, że ma 2, 3 do 10 partnerów strategicznych, organizacji pozarządowe, rocznie współpracuje ze 160 małymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Co podkreśla i też, to nie ma znaczenia, czy to jest jakaś bardzo duża organizacja, czy nie, ważne, żeby była kompetentna i wiarygodna, tak? I właśnie pytam, no ale po co, tak? Tam
No i powiedziano mi, bo jak idę do prezydenta miasta, bo chcemy zrobić inwestycje i on mi kręci nosem, że może niekoniecznie, to ja wykładam na stół działania, które przez ostatnie 10 lat zrobiliśmy z różnymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi. I tu jest ten haczyk, tak? To, jakby, no, to jest po prostu strategicznie przemyślane. Więc rzeczywiście można uderzać w takie partnerstwo duże i kreatywne, ale można też korzystać z tych grantów. Nie wiem, czy Państwo, to pytanie do Państwa, czy Państwo korzystacie z tych grantów fundacji korporacyjnych, bo rzeczywiście coraz więcej tych fundacji korporacyjnych jest, mam wrażenie, że na dzień dzisiejszy chyba jest ich około 100. I każda z nich, nie wiem, pewnie raz czy dwa razy do roku organizuje takie konkursy dla organizacji pozarządowych. Pani, za chwilę dam Pani mikrofon. Do tej pory to, co ja usłyszałem, to tak, żeby myśleć w ogóle o ekonomii społecznej, to po przede wszystkim trzeba zmienić sposób myślenia. Myślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawicieli NGO-sów, że to są organizacje, które po pierwsze mają być partnerami, a nie żebrakami. To znaczy, że mają jakąś wartość, którą mają do zaoferowania, i oni mogą to dać z szczerego serca, w dobrych intencjach, dać właśnie podmiotom ekonomicznym, czyli biznesowi. Mogą to też sprzedać. Mogą to zrobić. I ta wymiana może być na zasadzie po prostu tego barteru. I o to właśnie chodzi, jeśli chodzi, kiedy myślimy o tym, żeby być i mieć, to żeby łączyć jedno i drugie. Mieć w głowie tą naszą ideę, nasz cel, dla którego istnieje stowarzyszenie, fundacja, jakiś projekt. I też być bardzo konkretnym, jeśli chodzi o te nasze, to co tutaj Magda powiedziała, tak. Z jednej strony doświadczenie, czyli my możemy czymś się pochwalić, możemy tak, zrobiliśmy to i to, z tą konkretną, nie wiem, podmiotem, czy to jest państwowe, czy biznesowe. My mamy też odpowiednie kompetencje, których wy nie macie. I to wymaga, słuchajcie, tego, żeby jak się rzeczywiście wchodzi do spotkania, albo nawet rozmawiać przez telefon. Ma taka prywatna Dudka, moja żona kiedyś była taką konsultantką w takiej firmie, która sprzedaje kosmetyki. I ona powiedziała tak, wiesz, że mi kazali nawet się ubierać i malować przed rozmową telefoniczną? Ale po co? No właśnie, bo ty musisz być, czuć się, że jesteś piękna, wymalowana, że jeżeli ty dzwonisz w kapciach i w szlafroku, trzymając na rękach naszego półtora rocznego synka, To tak jakbyś rzeczywiście załatwiała sprawę z mężem, a nie załatwiała coś, co jest dla ciebie kluczowe i ważne, więc... Tak, dokładnie właśnie chodzi o to, słuchajcie, mam się za słówka i oddaję tutaj... To jak to jest, pani Sandor? To jaka jest ta firma BSH? Pan komentarz sam jest, że taka sobie, dlatego poproszę... No tak, o, dziękuję. Byle jaka, więc proszę nam powiedzieć coś więcej. Trochę już Pani mówiła, ale coś jeszcze jest o Pani doświadczeniach, jak o tej osoby, która jest po stronie przedsiębiorcy. Dziękuję za wstęp. Ja nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej o torcie. Miałam wtedy na myśli, jako ten tort, to jest ten zbiór wszystkich spraw, problemów, które tutaj w tym mieście są, one są nie tylko w tym mieście, one są w całym kraju, tak, i różne organizacje się różnymi problemami zajmują, różnymi sprawami. I że tak moim marzeniem jest, żeby też biznes tak się włączył, żeby ten tort był całkowicie podzielony. I nawiązując do domów Kamerunie dla dzieci, tak, są takie firmy w Polsce, które na pewno przeznaczą na to fundusze, to będzie uzasadnione różnymi kwestiami strategicznymi, oczywiście jak najbardziej, nie ulega to wątpliwości. W naszym przypadku no nie jest, akurat ten pomysł nie jest, nie był, realizacja takiego pomysłu nie byłaby uzasadniona strategicznie, dlatego że jesteśmy skupieni na tym, o czym mówiłam wcześniej. Natomiast
Powiem też coś, co często powtarza mój dyrektor, że a propos pomagania, to, że my nie jesteśmy Matką Teresą. I, no i tak jest. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, no to naszym zadaniem głównie jest zarabianie pieniędzy. Wydawanie też, oczywiście, musimy je wydawać, natomiast nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów, pójść w każdy zaułek, wejść do każdej organizacji i tam być. Dlatego rzeczywiście jest tak, że prawda jest taka, że dostajemy bardzo dużo zapytań, próśb, telefonów, maili z prośbą o wsparcie. I jakbym miała powiedzieć, że ile procent z tych próśb, maili, telefonów wiąże się z jakąś propozycją partnerstwa, ja bym powiedziała, że to jest może jakieś 5%. Czy jednak dominuje ta postawa, że jednak tego oczekiwania na wsparcie, bo wy jesteśmy organizacją, po to, że państwo jesteście przedstawicielem biznesu. Ale też muszę powiedzieć z perspektywy czasu, że to się zmienia, bo kiedyś było to może 0,5%, tak? Teraz organizacje, które chciały, widziały się jako partnera dla biznesu. Myślę, że rzeczywiście... Ja teraz mam pytanie, a jak, czy kiedy się kontaktują z jakieś takie podmioty społeczne, czy pytają na przykład o te priorytety związane z tą społecznym zaangażowaniem, czy jest coś takiego? Jak to można sprawdzić. Nie, w zasadzie nie ma takiej, nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której przyszłaby organizacja i zapytała o priorytety. Mi się wydaje, że w Łodzi jest to dość takie środowisko już nie wiem, czy hermetyczne, czy tak wszyscy się znają, że te informacje przepływają. W każdym razie nie przypominam sobie takiej sytuacji. Rzeczywiście najczęściej przychodzą do nas prośby z organizacji, które zajmują się w jakiś sposób dziećmi, więc nie wiem, czy to przypadek, czy to już jest po prostu jakoś do nas przylgnęło. Natomiast przypomina się organizacja, która w ogóle nie współpracuje z dziećmi, natomiast bardziej pracuje w takim środowisku promowania wiedzy technicznej. I oni właściwie przyszli do nas taką właśnie, z takim właśnie nastawieniem, okej, wy jesteście firmą, której się konstruuje, produkuje, a my promujemy taką wiedzę, my jako pracodawca wiemy, że z tym no jest jakiś problem w społeczeństwie z jakąś akceptacją, czy też chęcią pozyskiwania wiedzy technicznej. Więc są takie pola współpracy, gdzie organizacja przychodzi i widzi, że okej, tu możemy razem zadziałać i tu możemy sobie dać bardzo wiele. To chyba tyle. Nie wiem, czy przekonałam. Okej. Mi się przypomniała historia w czasie tej opowieści i w kontekście żebraka, które się też pojawia w temacie konferencji. Jedna z konferencji w Łodzi na temat walki z ubóstwem. Zaproszonych bardzo dużo organizacji i firm. I przyjechał jeden z przedsiębiorców, który wstał i powiedział, przedstawił się bardzo duża firma i powiedział, że on przekaże 1 000 000 złotych na projekt, który będzie walczył z ubóstwem, ale nie będzie rybą, tylko będzie wędką. I powiedział o tym, że prowadził, że on na przykład rozmawiał i on angażuje się i swoją firmę w działanie społeczne i wyremontował jedno z hospicjów. I wtedy wstała jedna osoba i uniesionym głowem powiedziała, że on jest oszustem i złodziejem, że wyciera sobie gębę tymi dziećmi w hospicjum. Ja tak to zapamiętałem, to jest taka jakieś wspomnienie, więc może być przerysowane, ale pamiętam, że to była ta kwestia, że nawet one, te środki finansowe były podane na tacy. Tutaj nawet nie chodziło o ich generowanie, tylko o zastanowienie się, organizacje walczące z ubóstwem powinny się zastanowić, jak pokazać moje kompetencje w tym obszarze, jak stworzyć skuteczne, długofalowe działanie, jak zbudować z tym człowiekiem relacje. I to była taka historia, którą przekazuję, która się pojawiła w mojej głowie. A ja byłam na tym spotkaniu. Tak, to jest krzaczka. Ale ja nie,
będzie pani prostować. Nie, pamiętam tą sytuację. Pamiętam, że ten pan już więcej nie przyszedł na to też spotkania. I powiem tak, ja też miałam takie sytuacje, w której jak opowiadałam o tym, komu pomagamy, to ktoś wstawił i powiedział, a dlaczego nam nie pomagacie? No właśnie. Tak, a dlaczego my nie dostajemy, a tamci dostają? To są... ja już odpowiedziałam na to pytanie naprawdę wcześniej, ale rzeczywiście... A to proszę jeszcze raz powtórzyć dla tych, którzy może nie dosłyszeli. No nie da się być wszędzie, nie da się zrobić... nie da się pomóc każdemu po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tam, gdzie jesteśmy w stanie, gdzie widzimy potrzebę, gdzie jest właśnie ta partnerskość, wtedy bardzo chętnie wchodzimy we współpracę. Oczywiście ja nie mówię o drobnej pomocy w stylu przekazania jakiegoś sprzętu, bo gdzieś coś się popsuło, a bez tego się nie da żyć. Tylko mówię o takiej naprawdę długofalowej współpracy, z której po prostu są owoce. Tak? Bo ja też z punktu widzenia biznesu lubię patrzeć na owoce czegoś, tak? że to nie jest krew w piach, czy grochem o ścianę, czy coś w tym stylu, tylko po prostu, żeby były z tego efekty pozytywne, fajne, żeby była z tego zmiana. Jest pytanie, proszę bardzo. Jarosław Góralczyk, współpracuje z Instytutem Spraw Obywatelskich, współpracuje również z Fundacją Normalne Miasto Fenomen. A o co chciałam się zapytać, co łączy w jakiś sposób te dwie organizacje, co dla mnie jest pewną... Nie, po prostu wykorzystuję możliwość, że są tutaj pani, które zajmują się tym zawodowo ze strony naukowej, ale też pani z firmy. Jest tak, że z mojej perspektywy, może nie tyle, że łatwo, tak, ale nie, to może źle zabrzmi, ale w jaki sposób łatwo jest sprzedać takie działania, które są takie bardzo łatwo przyjmowane społecznie. Na takiej zasadzie, że nie wiem, pomóc biednym dzieciom, pomóc zwierzętom. Jakieś takie działania, które ja, całe społeczeństwo odczuwa, że to jest bardzo potrzebne, wie, że to jest ważne, że tutaj pomagamy cierpiącym i tak dalej. A jestem ciekawy, czy są takie działania, albo czy pani z perspektywy pani firmy, czy firma taka prywatna byłaby gotowa poprzeć działania, które wychodzą jakby poza ten obręb. Na przykład działania wspomagające na przykład społeczeństwo lokalne, tak? Ale nie od strony takiej pomagania najuboższym czy słabszym, tylko od strony wsparcia jakby potencjału społecznego, czy nie wiem, możliwości decydowania przez społeczeństwo, wsparcia go jako takiej siły politycznej. Czy firmy w ogóle byłyby zainteresowane wsparciem takiej aktywności, która jest w jakiś sposób bardziej kontrowersyjna, bo gdzieś wchodzi w tą sferę polityki, społeczeństwa, prawa. Jest o wiele trudniejsze do sprzedania, o wiele trudniejsze do zagospodarowania, nie tylko dla pewnie firm, ale też dla organizacji pozarządowych, które się zajmują taką aktywnością. No to telefon oddałem mikrofon. Mi się wydaje, że poproszę, żeby pani też jakoś to skomentowała, pani Sadra, ale mi się wydaje, że nie byłoby to znacznie więcej przedstawicieli firm, a nie tylko jednej. Gdyby to jest takie przykładowe, tak? Ja przepraszam bardzo, bo przyszedłem później, ponieważ otwarcie było dzisiaj w Akademii Sztuk Pięknych, długo oczekiwanej sali audiowizualnej z biblioteką, a ponieważ mamy podpisaną umowę o współpracy, no to byłem tak. Zapraszamy w takim razie tutaj wziąć fakturę. Zapraszamy w takim razie krzesło, jeżeli możemy. Mogę zdać. Tak, będzie. Od razu też to za chwilę poproszę, żeby pani odpowiedziała, a poprosimy, żeby pan chociaż dwa zdania powiedział o sobie. A potem poprosimy. No dobrze, oczywiście mogę powiedzieć odpowiedź na to pytanie tylko ze swojej perspektywy, chociaż oczywiście różne obserwacje też poczyniłam. Rzeczywiście zgadzam się z panem, że jest taka tendencja, jeżeli firma działa, to co wyszło zresztą w tych badaniach, że chodzi głównie o wizerunek, to wtedy idziemy w te działania, z których wizerunkowo nam najbardziej pomogą, czyli takie, które wywołują jakieś emocje, związane są z emocjami. Natomiast tak jak ja to już powiedziałam kilkakrotnie dzisiaj, kiedy my definiowaliśmy sobie nasz zakres działalności, to uznaliśmy właśnie ten jeden problem, w który chcemy wejść głębiej. Tak? Ja nie wiem, na ile firmy, na ile biznes jak definiują problemy czy sprawy, które chcą się angażować, ale myślę, że
że zawsze, że jednak tendencja jest do rozwiązywania pewnych problemów takich natury społecznej. Ja wiem, o czym Pan mówi, ja to też rozumiem, też to czuję. Czuję tak samo inny problem, jak w ogóle przedsiębiorczość społeczna i takie wzmacnianie kompetencji w ogóle poszczególnych osób, angażowanie w ogóle takiego kapitału społecznego. Ja z perspektywy biznesu widzę mnóstwo pól, w których moglibyśmy działać. No ale nie da się być wszędzie. I to jest moja odpowiedź na Pana pytanie. Cały czas wracam do koncepcji tortu. No, mam nadzieję, że on się kiedyś podzieli. To ja odpowiem na tutaj pytanie z sali takim konkretem, bo rozumiem, też Państwo przyszli, żeby trochę od kuchni zobaczyć, jak ta ekonomizacja wygląda, czy fundraising, czy zdobywanie środków. Więc tutaj Jarek zwrócił moim zdaniem uwagę na bardzo fundamentalną rzecz, to znaczy, że pozyskiwanie czy partnerstwo z biznesem, który chce wspierać działania niekoniecznie popularne, czy działania, które są tak zwane miękkie, bo ja do takich zaliczam na przykład umownie symboliczne, nic im nie ujmując, bo jak najbardziej uważam, że one są ważne. Pomaganie dzieciom, nie wiem, schroniska dla zwierząt i tak dalej. To są bardzo istotne wyzwania społeczne, z którymi trzeba się mierzyć. Natomiast wyzwania społeczne pod tytułem kontrolujemy władzę, to już jest coś takiego, co włącza się w ogóle taki blok i jest trudno komukolwiek, raczej jest trudno organizacjom, które się tym zajmują, zdobyć tak jak te, które mają wyzwania związane z dziećmi, trudno, ale ci, którzy kontrolują władzę, to już w ogóle trudno, bo one na przykład te organizacje rozliczają polityków albo rozliczają urzędy z ich pracy. I wracam do początku swojej wypowiedzi, czyli konkretu. Nie wiem, kto z Państwa oglądał film Układ Zamknięty, ręka do góry. To Układ Zamknięty to jest taki film, który polecam wszystkim, który opowiada o historii na kanwie rzeczywistych wydarzeń, ale zmienione są trochę sceny i wydarzenia, wydarzenia. O tym, jak prokuratura i system urzędniczo-sądowy zniszczył przedsiębiorców w Polsce, którzy prowadzili innowacyjny biznes i po prostu różnymi machlojami wykończyli. Film pokazuje, jak wykończono firmę. Ja pamiętam, że kilka minut musiałem siedzieć po projekcji w kinie, bo nie wiedziałem, jak w ogóle mam funkcjonować, jak mam wyjść z tego kina, patrząc, jaka jest rzeczywistość, bo ta rzeczywistość prawdopodobnie to jest dość powszechna w Polsce. Tą rzeczywistość, którą pokazuje ten film. No i do czego zmierzam? No, ostatnimi czasy, kilka tygodni temu, dowiedziałem się, czy okazało się, że mogę mieć kontakt, czy usłyszałem o przedsiębiorcy, który wsparł ten film. Ja się z tym przedsiębiorcą spotkałem teraz w sobotę na obchodach urodzinowych tego hotelu. Państwo jesteście teraz w hotelu, którym zarządza prezes firmy Arche, który, jak się okazało, spał film Układ Zamknięty. I miałem okazję przez 20 minut z nim porozmawiać i wyrazić swój szacunek, że znalazł się ktoś, kto spał tak kontrowersyjny film, bo ten film naprawdę jest mocny, on po prostu wyrywa jakby strefę komfortu człowieka bardzo mocno, mają szczególny wyrwał. I to jest ten przykład, wracając do pytania z sali, że znajdują się przedsiębiorcy, którzy to wspierają, tylko że jest ich mało. Pytanie dlaczego, tak? Tak, jak był powód? Powód był taki, że jak mi powiedział pan prezes, że on doświadczył, może nie do końca takich, ale podobnych sytuacji, robiąc biznes w Polsce. I się okazało, że przeczytał w Rzeczpospolitej, że Państwowy Instytut Sztuki nie chciał finansować, czy wstrzymał finansowanie tego filmu. Można
jakby różne projekcje tutaj, dlaczego. I on przeczytał w Rzeczpospolitej i stwierdził, że dobrze, to on zadzwonił od razu do producentów i wsparł dość pokaźną kwotą ten film i ten film dzięki temu między innymi powstał. I naprawdę po tym filmie w kinie, później kupiłem płytę, spojrzałem na tę płytę w jakimś, przy jakiejś gazecie, była płyta z filmem Płacenięty, spojrzałem na te filmy, które tam były wypisane i jakoś tak nie podjąłem żadnego wysiłku do tego, żeby do nich dotrzeć, być może właśnie pozyskać ich jako partnerów. No ale później jakoś pan rozbył, uśmiechnął się do nas, do Inspray, była okazja porozmawiać z takim człowiekiem. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, natomiast no, człowiek dla mnie jest wzorem biznesu, który wchodzi w takie tematy bardzo trudne, więc można, ale na pewno jest tego mniej. Rozumiem, pan jest przedstawicielem biznesu, więc pytanie jest w takim razie, jak przekonać biznes do tego, żeby angażowały się nie tylko w te działania, które dotyczą pomocy społecznej, edukacji, ekologii, ale właśnie takie, chociażby tutaj było pytanie, takie, które też raport tutaj podał przykład, takie, które dotyczą albo polityki, albo religii, to są te rzeczy, mówię o polityce, o religii się nie rozmawia, ale właśnie, jakie są pana doświadczenia? Dzień dobry, jeszcze raz przepraszam. To może kilka zdań o tym przedstawić jeszcze. Stanisław Zaręba, wiceprezes obecnie Widzewskiej Manufaktury. Tak przy okazji powiem, że byłem prezesem, ale doszło do zmian, a prezesem naszej firmy w tamtym momencie został pan Lech Jeziorny, jeden z tych, o którym mówił film Układ Zamknięty. Na szczęście on żyje. Ponieważ jeden targnął się na swoje życie, zostało ich tylko dwóch. Zresztą wspaniały człowiek z Krakowa. Kilka zdań dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest Widzewska Manufaktura. Mieścimy się przy Alejach Piłsudskiego. Jest to ostatni fragment po fabrycznej Łodzi, wpisany jako kompleks do zabytków naszego miasta. Mamy tam 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Także nieprawdą jest, że zakłady spirytusowe są trzecią fabryką w regionie. My byliśmy tą trzecią fabryką. Kiedyś przed wojną to było położone na 150 kilku hektarach. Podczas wojny, jak władanie nad fabryką objął Hermann Göring i jego cała struktura, jeszcze zabrał Scheiblerowi 37 hektarów, także było prawie 200 hektarów. Zostało w tym momencie 5 hektarów, 60 tysięcy metrów kwadratowych. I 5 lat temu rozpoczęliśmy poszukiwania, w jaki sposób można by było po przemianach gospodarczych, jakie nastąpiły po zakończeniu działalności włókienniczej w tych murach, pomimo faktu, że były najlepsze maszyny na świecie dostępne, pomimo wielkiego uporu załogi i naprawdę świetnej działalności kadry kierowniczej, nie udało się po prostu obronić tej przędzalni. To była ostatnia przędzalnia w Polsce, która jeszcze działała. No, przez cały okres swojej historii, datuje się ona od 1878 roku, kiedy Kunicer z Heinzlem rozpoczęli budowę tej fabryki. Zawsze była to jedna z najlepszych fabryk przemysłu bawełnianego w całej Europie. Więc co my zaczęliśmy robić? Jak widzicie, już nie tylko jestem siwy, szybciej wyłysiałem niż osiwiałem. Czyli przeżyłem na tym świecie dość dużo. Na marginesie znowuż takie wtrącenie w swojej historii życiowej. Miałem okres bardzo intensywnego grania brydża sportowego i był taki moment, kiedy nawet z Korwinem Mikę graliśmy w jednej drużynie. Wyobraźcie sobie, co to były za atrakcje. Czy się zmienił? Ja, mój pogląd na jego osobę prawdopodobnie będzie bardzo marginalny. Ja ostatnio z nim wiele lat nie rozmawiałem, ale myślę, że Janusz do szpiku kości jest cynikiem. Tu parkujemy, idziemy dalej. Jest to wyrafinowany gracz, który wykorzystuje, chce się czymś zająć. Panie Stanisławie, pytanie jest, doświadczenie związane, jak przekonać biznes do tego?
No więc chciałem powiedzieć, co się u nas wydarzyło. Tak, dziękuję. U nas na dzisiaj jest 26 firm w różnej strukturze, od jednoosobowych do wieloosobowych, które działają w tej naszej przestrzeni i płacą za wynajmowane powierzchnie i działają. Wszystko zaczęło się od grupy dwóch przedsiębiorców, którzy sprzedali niedaleko stąd firmę internetową AMG.net Bulowi. Przyszli do mnie i mówią: panie prezesie, my byśmy w tej przestrzeni chcieli zrobić projekt muzyczny dla młodego pokolenia. To jeszcze raz doprecyzuję pytanie. Pytanie jest, jakie jest doświadczenie z fundacjami, stowarzyszeniami? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Między innymi, słuchajcie, no w ubiegłym roku dwie podobne konferencje odbywały się w naszej przestrzeni. My zapraszamy do siebie między innymi grupy studenckie. Spotykają się u nas przedstawiciele Erasmusa, przedstawiciele organizacji, które działają i na Politechnice, i na Uniwersytecie. Odbywają się konferencje wspólne. Uważam, że i tutaj trzeba się odnieść do doświadczenia. Ja sam byłem działaczem w ruchu studenckim, młodzieżowym, później politycznym i te wszystkie doświadczenia powodują, że jestem bardziej otwarty na ludzi. Że ja chcę młodym pomagać, nie tylko z tego względu, iż taka jest moja powinność, ale z tego względu, żeby wam się wszystkim młodym udało i żeby było z czego płacić mnie emeryturę. Chciałbym jeszcze zdychę poszedł. I widzimy, że mają przewagę, coś do zaoferowania. Będę musiał pozwolić pana mikrofonu. Jeżeli jakaś puenta ostatnia, oczywiście będziemy dalej w dyskusji. No, słuchajcie, no ostatnio odbyły się u nas targi kreatywne. Było 140 osób, nie wiem, z 1000 osób się przewinęło przez te nasze mury. Ustaliliśmy, że te targi odbywają się bezpłatnie. Ja nie brałem żadnych pieniędzy od organizatorów. A przy okazji powiem, że organizatorem był Kajetan Trzaskalski, syn reżysera Piotra Trzaskalskiego, który był, była jego mama, była jego babcia i to jest wspaniałe, że rodzina wspiera młodych. A on jest studentem pierwszego roku Uniwersytetu Warszawskiego, a realizuje swoje interesy i biznesy w Łodzi, bo kocha to miasto. Dziękuję. Proszę przypomnieć. Jedna Wydomska Stowarzyszenia Wydomskiego Wychowania. Ja mam pytanie takie konkretne właśnie, a propos konkretów, o jakby przykłady takiego partnerstwa. Jakby to mogło wyglądać, bo tam jakieś pomysły mi się jawią w głowie. Wbrew pozorom to nie jest tak, że na biedne dzieci to takie tysiące spływają po prostu i w ogóle nie ma kłopotu z funkcjonowaniem, bo to nieprawda. Natomiast na pewno bardziej niż no, na jakieś takie kontrowersyjne, o których mówicie. Natomiast chciałam zapytać o konkretne przykłady, czy nie wiem, czy pan, czy pani Ola, czy wy, czy pani Marta, jak robiła badania, takich współpracy, która naprawdę jest współpracą, a nie i partnerstwem. Bo część mam w głowie, ale ciężko mi sobie wyobrazić. Przepraszam, tak na szybko. Przepraszam za ten przykład. Znacie go wszyscy. Podziel się posiłkiem. Tam rzeczywiście jest partnerstwo. Nawet teraz jak państwo rozmawialiście, żałuję, że prezentacji swojej nie zamieściłam. Mam cytat z wywiadów z menadżerami. I menadżer no, Danona właśnie powiedział mi, że oni mają właśnie no, cudowną współpracę z bankami żywności od wielu lat. Też banki żywności zyskały na tym wizerunkowo, one się bardzo rozwinęły. Ale no, jakby oni z tym programem też tak jest, historia programu jest taka, że oni zaczynali z Polską Akcją Humanitarną i to partnerstwo się złamało, oni się rozeszli. Chyba z jakimś jeszcze zgrzytem w tle. No i Danon poszukał, czy się odnaleźć po prostu z bankami żywności. No i rzeczywiście jest tak, że Danon ma pieniądze, Danon ma komunikację marketingową, Danon, oni weszli jeszcze we współpracę z Fundacją Polsat, więc mają też telewizję jako partnera i ten menadżer wprost mówi tak, no my dzięki temu partnerstwu możemy być reklamowani z tym programem, nie byłoby nas na to stać, żeby promować się w telewizji akurat ten projekt, tak, społeczny, a nie jogurty. Mamy też
jednego dnia o jednej godzinie w dzień zbiórek kilkaset tysięcy wolontariuszy, których gwarantują banki żywności. Mamy też wiarygodność społeczną, bo mają banki żywności. Oni rzeczywiście wspólnie siedzą przy stole i oni już, to jest właśnie współpraca długofalowa. Oni zaczęli pewnie jakoś tam niepewnie, ale na tyle sobie zaufali, na tyle ta współpraca jakby dobrze przebiegała. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mówić otwarcie o tym, i to menadżerowie rzeczywiście podkreślali, tak? Otwarcie, jakie my mamy cele. To dziewczyna z branży IT powiedziała mi, że jej się wspaniale na przykład współpracuje z Amnesty International, bo oni konkretnie wiedzą, jakie mają cele, gdzie my będziemy z tymi celami zbieżni, a gdzie będziemy rozbieżni. I my wiemy też z kolei, jakich projektów z nimi już nie, na pewno nie zrobimy, ale jakie możemy z nimi zrobić, tak? Bo nam wizerunkowo to gra. No, nie wiem, czy coś jeszcze mogę. No myślę jeszcze o takich partnerstwach. Ważne jest też na pewno to, żeby nie, takim partnerstwem też jest ciekawym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z BPO. Oni współpracują już, myślę, kilkanaście lat ze sobą. I też miałam okazję rozmawiać z jedną i z drugą stroną na ten temat już ileś lat temu. I oni też zaczynali tak, że tam właściwie się nikt nie znał, ale oni się teraz zaprzyjaźnili i bardzo sobie ufają. Myślę, że zaufanie, transparentność, to co menadżerowie podkreślali, tak, żeby nie byli traktowani tak, jak pani Aleksandra też mówi, że oni są niby u góry, ale są lekceważeni, bo nie bierze się pod uwagę ich zdania, nie bierze się pod uwagę ich celów biznesowych, a nigdy nie będzie tak, że no nie zmienimy tego, firmy nie będą organizacjami pozarządowymi, tak? Wobec czego, jeżeli oczekujemy szacunku do naszych pomysłów i naszych projektów, to musicie też szanować biznes, bo tam nie są ludzie źli z natury, tylko oni po prostu są też, tak, to co chyba, przepraszam, że ja tak długo mówię, ale to co mnie osobiście też zaskoczyło, zawsze się mówi, że w biznesie jest mało czasu, tak, ale jak ja chodziłam na wywiady do dużych korporacji w Warszawie na 50. piętro do menadżerów, którzy zarządzają społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak ja widziałam, ile oni mają pracy, wiecie Państwo, byłam mówiona rzeczywiście na konkretną godzinę, 15 minut mi wyznaczono, mówię, no nie, no szaleństwo, tak? Ale w międzyczasie ci ludzie mają, pika im komputer, bo maile przychodzą, trzy telefony dzwonią, wiecie. Dlatego ja też o to zapytałam, co przeszkadza w tej relacji z biznesem, z organizacjami pozarządowymi. No to, że albo się spóźniają, albo przychodzą i właśnie nie mówią konkretnie, tak? Oni wtedy jakby są mniej chętni, żeby zagospodarować wam kolejne 15 minut. I to są naprawdę ludzie, którzy chcą coś zrobić. A jeszcze nawiązując do pytania pana, to w związku też z tym, że tak dużo tych ofert przychodzi, to teraz firmy rzeczywiście robią tak, że one sobie precyzują, w jakich obszarach chcą funkcjonować, bo wizerunkowo, znowu to powtarzam, im się to kleje. Oni po prostu nie są chaotyczni w tej pomocy też, tak? I mam wrażenie, że tych obszarów pomocy dzieciom jest też tak dużo, że teraz, żeby się wyróżnić, to w następnych latach te firmy będą chciały się też wyróżnić w innych obszarach. I na przykład mam wrażenie, IBM na przykład wchodzi w jakieś takie edukacyjne sytuacje, takie projekty. Na przykład UPC wkracza w obszary wykluczenia cyfrowego osób starszych. Więc to się pojawia, tak? Tylko trzeba po prostu, myślę, poszukać. To moje od razu pytanie, czy to jest gdzieś spisane, albo gdzie tak, tego szukać? Tak, korporacje, te, które badałam, to rzeczywiście, jeżeli realizują te strategie CSR, powiedzmy sobie tak w skrócie, to one zazwyczaj mają zakładki CSR, odpowiedzialny biznes, dobra firma, cokolwiek. I coraz częściej też, tak, i tam jest wypisane, w jakich obszarach one działają. Mają też te fundacje korporacyjne. Natomiast tu pan zadał pytanie, czy organizacje pytają, w jakich obszarach się poruszacie. Ja nie do końca jestem przekonana, czy to byłoby dobrze widziane przez biznes, tak, że
ktoś przychodzi do mnie, pyta, w jakie miał obszary działania, ja mówię, że dzieci, okej, okay, to zrobimy coś na rzecz dzieci, tak? To mam wrażenie, że lepiej byłoby postrzegane, jeśli trzeci sektor, znaczy organizacje pozarządowe sobie wyszperają te informacje i po prostu jakby skroją projekt albo pomysł, albo zainicjują rozmowę na temat, który będzie w tym obszarze, tak? Więc no, myślę, że tutaj jest dużo takiej, że po dwóch stronach jest chęć, tylko że no, brakuje jeszcze tej umiejętnych garniturów. Ja bardzo często słyszę o wyciągniętych swetrach. Uwielbiam je, tak? Ale w biznesie tak jest postrzegany trzeci sektor. Przepraszam, w czterech słowach. Zainicjują rozmowę, a nie zainicjują przelew. Tak mi do głowy wpadło. No to proszę do względu skomentować to. Że... dla tych, którzy mnie złapali. Ta rozmowa i dialog i zbudowanie relacji z drugą stroną i od początku postrzeganie jej jak partnera, to jest ta fundamentalna rzecz. Jeżeli będziemy wychodzić z założenia, że potrzebujemy 8 tysięcy, 2 tysiące, 3 tysiące, to prawdopodobnie się nie uda i ja nie chciałbym, będąc w firmie, mając jakąś firmę na przykład albo korporację, nie chciałbym być postrzegany jako osoba, która da zaraz drugiemu człowiekowi 8 tysięcy. Zdecydowanie bardziej wolałbym relacje i współpracę. Ja już Pani oddaję mikrofon, Pani Agato. Jest tylko prośba, żeby Pani też do tej wypowiedzi dorzuciła, czy z Państwa perspektywy, ludzi, którzy też szukają pomysłów na badania, czy takie badania w ogóle są prowadzone, albo może Pani ma doświadczenie, które by pomogły doprecyzować, tak, w jakich obszarach konkretna firma chciałaby się zaangażować społecznie. Dwóch zdaniach odnoszę się do tego, co zostało tutaj powiedziane. Ważne jest to, że my ciągle mówimy o relacjach, o kształtowaniu tych relacji i partnerstwie. I jedna z takich definicji, myślę, że bardzo mądra, mówi o tym, że partnerstwo to jest zaangażowanie dwóch stron i te strony angażują zasoby, liczą na korzyści, ale też ponoszą wspólne ryzyko. I myślę, że to jest też to, czego czasami brakuje organizacjom pozarządowym. To znaczy, my wychodzimy z tą ręką, tak, prosimy, jeśli dostaniemy, to się bardzo cieszymy i gdzieś tam nikniemy tej organizacji biznesowej, która zdecydowała się przekazać środki finansowe. Myślę, że to też jest gdzieś tam powód, dla którego biznes zniechęca się, proszę mnie poprawić. Co się dalej dzieje z tymi środkami? Jak organizacja rozdysponowała je, bo jeśli już nie myślimy o takiej współpracy, czyli angażowaniu tych obu stron, to chociaż pomyślmy o tym, żeby profesjonalnie nie tylko rozpoczął, tutaj do pana Mateusza, ale też zakończyć tę współpracę. To też jest trudne i tego należy się nauczyć, ale myślę, że jest bardzo ważne dla budowania tych długotrwałych relacji, bo ciągle tych relacjach. Relacje to jest zaangażowanie dwóch stron, a nie tylko tego dającego i odbierającego, który zrobi sobie, co chce z tymi środkami. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o tym, czy warto robić badania, w jakich obszarach angażuje się biznes, myślę, że nie. To znaczy, nie chciałabym zabijać też idei przedsiębiorczości i gotowości do dzielenia się środkami małych i średnich przedsiębiorstwach, bo ciągle obracamy się teraz, myślę, tutaj w dużych, a tych największych korporacjach. One są bardzo istotnym partnerem, istotnym interesariuszem na mapie, ale pomyślmy też o małych i średnich. One nie zawsze będą w stanie przekazać nam środki finansowe, ale to są właśnie te organizacje, które znają lokalną społeczność. Jeśli my zwrócimy się do nich o na przykład nie wiem, przekazanie środków rzeczowych albo pomoc w postaci wynajmu pomieszczeń, a nie wiem, no jest bardzo dużo takich prostych działań, które moglibyśmy zrobić, które tak naprawdę przypieczętują współpracę i spowodują, że ta lokalna społeczność faktycznie będzie się rozwijać, tak? Bo ciągle mam takie poczucie, że taki niedosyt, że ciągle mówimy o tych największych. Tych największych jest 50, 100, może 200, a tak naprawdę większość organizacji biznesowych w Polsce to małe i średnie. Może zaczniemy do nich wychodzić i z nimi budować te relacje, bo wtedy jest szansa na taką faktyczną zmianę, która może nie będzie tak spektakularna, może to nie będzie wybudowanie nowego domu dziecka, ale może to będą działania, które przyniosą faktyczne korzyści dla obu stron, a przede wszystkim satysfakcję, bo chciałabym, żebyśmy też tym wszystkim nie zapomnieli o tym, że jednak jesteśmy organizacjami społecznymi, działamy na rzecz jakiejś idei,
żeby w tej całej ekonomizacji, w tej całej profesjonalizacji trzeciego sektora, o które oczywiście też gdzieś tam zabiegam. Natomiast ważne jest to, żebyśmy nie zapomnieli o tej misji, tak? Ta misja, idea gdzieś tam powinna przede wszystkim nam przyświecać. Zaraz ciągle już były mi słowa pani Aleksandry, że oprócz PSH nie ma innych, którzy by byli gotowi zaangażować się w takie działania społeczne lokalne. I być może to też jest pewnie wyzwanie dla takiej firmy, która by nawiązała współpracę z tymi mniejszymi. Rzucam to jako wyzwanie. Były takie próby. I rozumiem, że to... Ale chciałam powiedzieć, że pewnie są tutaj na sali organizacje, które... które mają takie doświadczenie współpracy z małymi firmami, bo to rzeczywiście nie zawsze chodzi o dawanie konkretnych funduszy, ale o jakąś współpracę. Nie chcę się wypowiadać, ale patrzę na Kamilę i na Sylka z Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Oni mają takie doświadczenie, że szukają różnych sposobów na współpracę z różnymi firmami, nie tylko dużymi. I ja też mam takie doświadczenie, że te firmy często się bronią. To znaczy, umówmy się, kiedy zapraszamy na spotkanie firmy, i im przedstawiamy koncepcję pomocy, to one się czują no, postawione trochę pod ścianą, tak? No, to też nie jest ten odpowiedni rodzaj podejścia, tak? No, trzeba wzbudzić w jakiś sposób tą potrzebę. No, nie każda firma tą potrzebę czuje, nie każda ją dostrzega, ale powiem też tak z mojego punktu widzenia, rzeczywiście ta relacja, zaczynamy od jakiejś relacji, zaczynamy od nawiązania kontaktu. To nie zawsze zaowocuje podpisanie umowy na współpracę, tak? Ale to jest już jakieś coś, do czego można powracać. Myślę sobie na przykład o pracowni alternatywnego wychowania, z którą mamy kontakt od dłuższego czasu. Także ważne jest utrzymywanie właśnie tej relacji, nawet jeżeli po którejś stronie jest takie wrażenie, okej, no, no nic z tego nie mam, no ale może bym próbował, może bym jeszcze coś zaproponował, a może inny sposób, a może po prostu się przypomnieć. Nigdy nie wiadomo, na jaki grunt, w którym momencie trafimy. Także ja do tego zachęcam. Czyli mój wniosek jest relacji. Powracać. Wracać, no. Wracać. Jest takie powiedzenie po angielsku out of sight, out of pocket. Więc no trzeba o to zadbać, tak? Jeżeli chcemy coś więcej uzyskiwać dla obu stron, no to nie ma innej możliwości. Kamila chce coś powiedzieć, ale tak. Proszę. Proszę. Ja mam donośny głos, nie potrzebuję mikrofonu, ale ja mam prezes świetlicy podwórkowej. Ja chciałam zachęcić pozostałych tutaj z tej strony osoby, po stronie NGO, przepraszam, ja też mam problem z gardłem, że wielokrotnie jest tak, że udajemy się do jakiejś korporacji z konkretnym planem, o pewną współpracę, partnerstwa. Musimy pamiętać o tym, że rozmawiamy z ludźmi, bo nawet kiedy rozmawiam z panią Iksińską i ona mówi super pomysł, super, już tam idę do prezesa, za odpowiem, bo będą kasa. Ale przychodzi mi, no niestety pani Kamilo, prezes się nie zgodził, ale może my jakoś możemy pomóc. I często z mojego doświadczenia jest tak, że firmy jako firmy może nie mają funduszy, może ten cel nie jest spójny, ale pracownicy chcą nam pomóc. I to jest, słuchajcie, moc, bo my akurat nie wiemy, jak to się dzieje, ale wokół nas mamy osoby, które po prostu same do nas przychodzą i mówią, słuchajcie, zorganizuję na was półkolonia, albo jakiś wyjazd do schroniska, albo cokolwiek. I to jest, słuchajcie, to nasze dobro, które my tworzymy i dajemy naszym dzieciakom. Tak? Bo nie chodzi o to, że firma X, bo tak naprawdę akurat jeśli chodzi o MSH, to mamy już długoletnie doświadczenie i nasze dzieci wiedzą, kim jest ta firma, jakim pracodawcą, nie byle jakim. Także to akurat jest no, duży przykład, ale są inne mniejsze firmy, które no, nie wspierają nas rzeczowo, ale wiedzą, nie wiem, robią warsztaty ekologiczne dla naszych podopiecznych. To jest sobie coś, co im się zapamięta naszych podopiecznych w głowie bardziej niż jakaś darowizna 2000 od firmy X, która nic za tym tak naprawdę nie dała, a ludzie dają dużo więcej. I pamiętajcie, że jak idziecie, to idziecie do ludzi, a nie do korporacji jako takiej. I to jest to, co ja bym chciała pokazać na naszej stronie. Skoro już jesteśmy skierowani w tą stronę, czy ktoś ma jakiś komentarz, pytanie? Beata Tomaszewicz, podwórka Pewniowa z kolei. Ja też a propos tych małych firm, to też mam wrażenie, ja jestem z Radomia, że taki ciężar odnośnie współpracy, jeżeli się idzie do małych firm, to często leży po stronie organizacji, żeby wiedzieć, jak to formalnie zrobić. Oni się boją też często urzędu skarbowego i tak dalej. O ile w dużych właśnie korporacjach są prawnicy i to wszystko łatwiej jest no, po prostu sformalizować, to często takie organizacje, znaczy mniejsze firmy, owszem, chcą pomóc, ale oni
nie chcą podpisywać stałej umowy, bo często jest lęk po tej drugiej stronie i oczywiście my też korzystamy z różnych szkoleń, dowiadujemy się właśnie o tych przepisach prawnych, żeby też tym firmom pomagać i też, to też jest na przykład bardzo fajne, że do nas, tak jak tutaj, też zgłaszają się same organizacje, znaczy same firmy, ale my często na przykład mówimy, że to jest nie ten moment, kiedy chcielibyśmy, bo nie jesteśmy gotowi na tą współpracę, tak? I to też jest kwestia po stronie organizacji. A jeszcze taki wątek, który chyba nie został dzisiaj poruszony, być czy mieć, to my pracując właśnie z dzieciakami na podwórkach, na ulicy, często ludzie, którzy do nas trafiają najpierw jako wolontariusze, potem starzyści, potem są pracownikami, bo u nas od lat wiadomo, że tak to funkcjonuje, bo musimy najpierw poznać osoby i też pracę nie możemy opierać tylko na wolontariacie, bo pracujemy z dziećmi, chcemy pracować w procesie ciągłym, wieloletnim. To bardzo istotne jest być i mieć danej osoby, która do nas przychodzi. Ja bardzo dużo zatrudniam teologów niedoszłych, którzy nie dostali pracy w szkole. I oni na przykład żyją zupełnie gdzieś indziej, swoimi myślami. Często ja też zatrudniam osoby wierzące, bo wierzę, że właśnie też Pan Bóg jest tym naszym takim największą osobą, która nam pomaga. I nieraz przekonanie zespołu, że to my się musimy właśnie też starać o pieniądze, oni mówią, że no Pan Bóg się zatroszczy, tak, na przykład. I że dla mnie takim, ja teraz prawie 2 lata mam takiej przerwy w takiej bardzo intensywnej działalności naszego stowarzyszenia. Oczywiście pracujemy z dzieciakami, ale w mniejszej formie, po to, żeby właśnie zacząć zarabiać. I to, co nam daje, bo my w ramach działalności odpłatnej pracujemy podczas eventów i na przykład pracowaliśmy w dużej galerii w Radomiu i moi pedagodzy mieli też taką rozmowę właśnie, że tak naprawdę to nie chodziło o to, co my robimy i jak się bawimy z dziećmi. Głównie pracowaliśmy w tej galerii, dlatego że nasze dzieciaki mogły uczestniczyć, bo tam głównie trzeba było z rodzicami, a nasze dzieci przychodzą do galerii bez rodziców. I kiedy później ja poprosiłam właśnie osobę, która była odpowiedzialna, żeby rozmawiała razem z całym zespołem, kiedy rozmawiali o FI, czyli natężeniu ludzi na metr kwadratowy, a nie o dzieciach. I na przykład to też była duża szkoła dla samych pracowników. To dziękuję. Dziękuję za ten głos. Jeszcze tam jest. Spółdzielnia Socjalna Fajna. Rzeczywiście ciekawie zainspirowała mnie Pani tym przykładem, mówiąc o tym, że nie jest Pani Matką Teresą. Ja chciałbym być Matką Teresą i chciałbym zainspirować inne organizacje pozarządowe do tego, żeby przeanalizować case Matki Teresy. W koniec swojego życia ona miała sieć 600 organizacji wspomagających, tak? Jej organizacja była w ponad 100 krajach świata. Chciałbym być Matką Teresą. Bądźmy matkami. Dobrze, to już Państwo sobie... Dobrze, to jesteśmy w trakcie. Na pewno są rzeczy, które do tej pory mogliście Państwo wyciągnąć dla siebie. Na pewno kilka inspiracji, co robić, czego nie robić, jakie mieć podejście do tego, by połączyć to, że mamy pewną ideę, czy stoi jakaś idea za naszą organizacją i to jest bardzo też ważne, potrzebne, żebyśmy mieli za co żyć i z czego żyć, a jeżeli by się udało to jeszcze połączyć na taki sposób, żebyśmy potrafili zdobywać finanse z różnych źródeł. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co mówiłeś, Rafał, o waszych 4 źródłach. Myślę, że to jest jeden z kierunków, które chcielibyśmy podkreślić do tej pory. Żeby myśleć o działaniach, które dotyczą właśnie takich społecznych i myśleć w ten sposób, jeżeli nie granty, to na pewno jest nieograniczona liczba innych sposobów finansowania. Finansowania naszych projektów, ale też przede wszystkim nas samych. I nawiążę do pytania chyba Pani Eweliny o pomysły i konkrety. Przysłuchując się za chwilę do tego, do Pana bije, Panie Stanisławie, bo za chwilę oddam mikrofon, ale słuchając tego, co Pan mówi o tym, co robi Pana Fortura,
jakie projekty zostały już wsparte, to na pewno ja sam, to są na pewno projekty, które związane są ze studentami, polityką, kreatywności, wartości związane wokół rodziny. Jestem przekonany, że każdy pomysł związany z tym, to jest człowiek, do którego trzeba się udać. I zawsze może powiedzieć to, co słyszeliśmy. W tej chwili nie jesteśmy w stanie pomóc. I okej, okay, to oznacza, że za pół roku znowu telefonik, czy mailik, czy o, chcąco pana znowu spotkałem. To oznacza, że jeżeli mamy jakąś wizję, jakieś cele, to bądźmy kreatywni i też wytrwali w tym, żeby szukać tych pomysłów. I podzielę się tak ze swojego podwórka, tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem, który łączy biznes i NGO. Pewien pomysł, który chodził za mną od samego początku, czyli od samego początku istnienia Fundacji Proca, to był pomysł, który miał na celu docenienie ludzi, którzy wchodzą w rolę przywódcze, biorą odpowiedzialność za innych. I on polegał na tym, żeby stworzyć raz do roku po prostu bankiet. Bankiet dla duchownych. I pomysł był oczywiście szalony, tak jak cały pomysł całej fundacji, która za tym stoi, ale oczywiście nie udało nam się ten darczyńca, który był powiedzmy zainteresowany, się wycofał, ale po krótkiej rozmowie z człowiekiem, który był biznesowy, mówił, ale jaka jest idea, która stoi za tym pomysłem? Ja mówię krótko, my chcemy doceniać tych, którzy biorą odpowiedzialność. Trochę nawiążę tego, co powiedziała pani Marta, że ludzie, którzy są odpowiedzialni, są menedżerami, szefami, naprawdę niosą duży ciężar. Pomyślałem sobie, że fajnie było po prostu ich docenić, powiedzieć, że dziękuję za to, że podejmujesz się tego, z jakichkolwiek motywu. Nieważne są motywy. I on powiedział, a no to rozumiem, nie masz kasy, bo chciałeś to zrobić w Zamku Rym, fajne miejsce, samym pojechał. Ja mówię, a co, przecież to samo możesz zrobić, po prostu brałem takiego człowieka na lunch albo na kawę. Ja, no nie pomyślałem w ten sposób, ale mówię, no właśnie, tak. I idea z dużej, wielkiej imprezy w Zamku Rym ciągle spełnia, czy została zamieniona na indywidualne wyjście na kawę. I kiedy teraz mam okazję rozmawiać z różnymi ludźmi i mówić, słuchaj, a kiedy ostatni raz zabrałeś swojego szefa albo proboszcza na kawę i mu powiedziałeś dziękuję. Zobacz, zrób to chociażby dlatego, że otworzy ci kobara opadnie i powie, no dobra, ale o co chodzi? Czego chcesz? Tak zrobić. Możesz być 100% pewny. Ludzie, którzy to robią, mówią, wiesz co się stało? Mówię, co? No ja to wziąłem, zaprosiłem, mówię, dobra, a czego chcesz? No ja mówię, powiedzieć ci dziękuję. Kropka. To jest tylko przykład, słuchajcie, który stoi gdzieś. I są ludzie, którzy mówią, okej, Zamek Rym, fajny pomysł, bo on ciągle, to nie jest to, że ja tego nie robię, nie zrealizuję, za jakiś czas zrealizuję. Ale teraz ludzie, słuchaj, nie dam ci tyle tysięcy, które chcesz, ale masz tutaj kilka stów i weź kilku na lunch czy na kawę. Oddaję głos, nie wiem, co pan chciał powiedzieć, ale proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć o następujących rzeczach. My współpracujemy na stałe, mamy podpisaną umowę dla Łodzian, to będzie czytelne, Stowarzyszenie Topografia oraz Posłódź, a także Przestrzeń Kultur Alternatywnych. To są trzy grupy, z którymi mamy stałą współpracę. W ubiegłym tygodniu w niedzielę Topografie robiły u nas finał gry miejskiej. To był kolejny etap naszej współpracy. Ciekawostką tego, co się u nas dzieje, próbuje uspołecznić władzę w naszej fabryce. Jak to robimy? Spotykamy się z przedstawicielami wszystkich kreatywnych raz w miesiącu. Nomen omen w pierwszy piątek miesiąca. I dyskutujemy o sprawach, które są ważne dla nas wszystkich. Co ostatnio omawialiśmy? Po pierwsze, nazwę, jaką powinniśmy przyjąć dla naszej fabryki w przestrzeni kreatywnej. To będzie Zakłady Przemysłu Twórczego.
i taka formuła będzie wisiała na zakładzie. I drugą rzecz, którą omawialiśmy, półkolonie dla biednych dzieci z terenu naszej dzielnicy. Proszę bardzo, jestem gotów do współdziałania. Pieniędzy nie mamy, ale zapewniamy zorganizowanie półkolonii. Myślę, że absolutnie wyjątkowy, już widzę podwórka, z tego względu, że będą one realizowane wspólnie z naszym teatrem, z grupami fotografów, z grupami filmowymi, z hip-hopem, z innymi grupami muzycznymi i każdy praktycznie dzień będzie połączony z wychowaniem, zabawą i nauką. Mam pytanie od razu, czy tylko chodzi o dzielnicę Widzew, czy inne też mogą liczyć? No w ubiegłym roku, jak robiliśmy to po raz pierwszy, a to poza nami jak gdyby, za moim przyzwoleniem, to zrobił to hip-hop wspólnie z przestrzenią kultury alternatywnej. Tak, i tam można było korzystać też, jak nie będą dzielnicy, bo nasze dzieci były. Także przyjeżdżały dzieci z różnych rejonów miasta. Ja uważam, że wszystkie dzieci są nasze, ale ponieważ być może będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, to łatwiej będzie tym dzieciom z terenu bliskiego naszej fabryki. Ja chciałem zwrócić na jeden bardzo ładny niuans, który wyłapałem. Przy Widzewskiej Manufakturze przed chwilą pojawiło się wspólnie z topografiami, przygotowywaliśmy finał i pojawił się, jest wspólnie z nami Park Kultury i wcześniej również w BSH pojawiło się, realizujemy wspólnie ze słoniami Słonie na balkonie i to my, to jest istota tego, co tutaj się przewija w różnych drobnych elementach. Partnerzy i zbudowanie partnerstwa powoduje, że to jest bardzo duży komplement dla topografii, dla BSH i pokazuje, że ta relacja powstaje i idzie we właściwym kierunku, w moim odczuciu. Czyli wniosek jest, jaka jest korzyść dla NGOs-a? Jaka jest ta wartość, która NGOs wnosi, daje, oferuje biznesowi? Oni mają osoby i zasoby i zaangażowanie ludzi, którzy współtworzą z nimi te projekty. I to nie jest 5 osób w Fundacji Słonie na Balkonie, to nie jest 7 osób w topografiach, tylko to jest troszeczkę większa grupa. Tutaj zaczyna się tworzenie bohaterów fundacji, tutaj wchodzimy w budowanie publiczności. I w budowaniu publiczności. W przypadku. Okej, bardzo dobrze. A jednym zdaniem, jednym zdaniem. W budowaniu publiczności chodzi o to, że osoby, które są partnerami i nie są u nas w zespole, tylko są poza naszą organizacją, one są zaangażowane i one były publicznością albo tylko partnerami, a tutaj nagle stają się bohaterami i są zaangażowani, i teraz dowiadujemy się o inicjatywach od osób trzecich o Stowarzyszeniu Topografię. Nie rozumiem. W sensie, że jak pani Ula coś robi, nie wiem, z podwórkową albo z nami, to ona jest bohaterką, tak? Nie rozumiem. Tak, ja może właśnie. Spróbuję to pokazać, bo łatwo to pokazać niż powiedzieć. Tak. Tak, już. Mówiliśmy to o języku ciała. To jest ten moment, kiedy przestajemy w ten sposób podchodzić do naszych potencjalnych darczyńców, tylko mówimy tak, możecie chwalić się tym, że działacie razem z nami. Nie chcecie? Idziemy do konkurencji. Trochę to przejaskawiłem, ale to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Wszystkie organizacje pozarządowe mają gigantyczny zasób, czyli ludzi, którzy są gotowi działać za darmo. Jeżeli powiemy to, my mamy takich, którzy robią to za darmo, a wy? O, nie macie, musicie im płacić. Słabo. Wy możecie być częścią, możecie chwalić się, możecie powiedzieć, że jesteście firmą, która jest odpowiedzialna, jest firmą, która bierze odpowiedzialność za sprawy lokalnej społeczności albo za sprawy konkretnej potrzeby. Zapraszamy Was do tego jako partnerów. Chcecie? Super. Nie chcecie? Do widzenia. I tak wiedzmy, że za pół roku znowu do niej wrócimy. Potrzebują czasu, potrzebują doświadczeń, żeby przemyśleć, że to trochę będzie ich kosztowało. To o to właśnie chodzi. Oddaję tutaj Rafał, prosił mikrofon, więc Rafał. Jeszcze nawiązując do pani pytania z sali a propos konkretnych przykładów, to taki konkretny przykład z Inspro.
I to nie ja będę robił. A propos to, co mówiłem na początku, że w prezentacji, że jedną z kluczowych kwestii, żeby wyjść i się dobrze ekonomizować czy współpracować z biznesem, to jest trzeba wyjść ze strefy komfortu. Więc teraz Marlena, od Tobie oddam głos. To nie było wcześniej ustawiane. Marlena jest naszą fundraiserką. A ona między innymi doprowadziła, dzięki niej spotkałem się z prezesem tego hotelu w tą sobotę i miałem zaszczyt porozmawiania z kimś, kto dał pieniądze na układ zamknięty. A Marlena, a propos partners, opowie Państwu teraz przez moment o sieci BNI, która jest jednym z pomysłów na to, jak NGOsy mogą współpracować z biznesem. To jest sieć taka międzynarodowa, typowo międzynarodowa, natomiast jest inna sieć, którą Państwu też polecam, Towarzystwa Biznesowe. I my akurat z nimi nie mamy jakichś już pogłębionych relacji, więc reklamuję ich w tej chwili. To jest taki pomysł i zespół jest typowo polski. Jak Państwo piszecie w Google Towarzystwa Biznesowe, to się dowiecie, czym oni się zajmują. A teraz oddam głos Marlenie i opowiem trochę o tym, jak INSPO współpracuje z BNI. Witam Państwa. Robimy małą zmianę na chwilę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marlena Zacharek, tak jak już Rafał przedstawił, zajmuje się fundraisingiem w INSPO. I faktycznie od pewnego czasu, od niedawna INSPO jest członkiem tej międzynarodowej grupy BNI. To jest grupa, która powstała w Stanach Zjednoczonych i opiera się na tym, że założyciel tej grupy uznał, że łatwiej robi się biznes, kiedy nie przychodzimy z zewnątrz, tylko jesteśmy polecani. Prosta zasada, prawda? I w tej grupie spotykają się przedsiębiorcy, jestem tam też ja. I nawzajem siebie polecamy. Myślę, że jest faktycznie tutaj dobrze, że Rafał wywołał ten wątek, bo podstawową zasadą w tej grupie jest dający dostaje. Więc dla mnie, kiedy przychodzę z pozycji NGO-sów, przychodzę z fundacji, to faktycznie uczę się tam partnerstwa. To znaczy cały czas muszę sobie przypominać, że żeby dostać, muszę dać. I staram się faktycznie tak działać, żeby po prostu członkowie tej grupy również mogli mieć jakieś korzyści z tego, że tam jestem. Więc myślę, że to jest faktycznie dobry taki przykład tego partnerstwa i uczenia się partnerstwa i wychodzenia z tej strefy komfortu, no bo ja nie jestem przedsiębiorcą, nie jestem biznesmenem, a muszę się odnaleźć w formule, która została stworzona dla przedsiębiorców i cały czas właśnie myśleć, co mogę im dać, jak mogą dzięki mojej obecności tam skorzystać. Dla mnie to też jest i dla całego INSPO bardzo fajna rzecz, bo cały czas mamy informacje zwrotne. To znaczy cały czas przedsiębiorcy no, analizują to, co ja mówię, co robię i cały czas mamy informacje zwrotne, jak oni to odbierają. Prawda? Na przykład no, prosta zasada, prosta sprawa, jest dużo słownictwa w NGO-sach, NGO-s też jest takim słowem, które niekoniecznie musi być zrozumiałe dla biznesu, prawda, czy dla przedsiębiorców. Więc czasami robimy bardzo fajne rzeczy, ale komunikujemy je w taki sposób, że one po prostu nie trafiają, bo są niezrozumiałe, bo posłownictwo jest nie takie, prawda? Więc to jest jeden z takich jakby namacalnych przykładów. Więc faktycznie polecamy wychodzenie ze strefy komfortów i krążenie gdzieś tam w tych środowiskach, w których pojawiają się przedsiębiorcy czy biznesmeni. I co im Pani może dać? Co im mogę dać? INSPO działa już 10 lat, więc ma dużą sieć kontaktów, którą jeśli będę chciała, mogę ją umożliwić. Czyli mogą dzięki mnie też z jakimiś firmami, z jakimiś instytucjami zrobić biznes. Może Marlena powiedzieć, jak to się odbywa, że jest śniadanie, że jest w Łodzi też śniadanie, że jest raz na tydzień. Bliżej mikrofonu. Że jest siódmego. Też taką podstawową formą są śniadania networkingowe, prawda, czyli wymiana kontaktów, na których my się spotykamy, są zaproszeni goście, prezentujemy się krótko, więc też cały czas trzeba ćwiczyć tą prezentację, bo tak jak ona będzie, tak jak będziemy dostawali informacje zwrotne i biznesy.
Po czym każdy mówi, kogo potrzebuje, kogo szuka. Ja na przykład mówię, że szukam kontaktu do firmy takiej i takiej. I a kim są goście? A goście są gośćmi zaproszonymi przez nas. To są różne osoby. Kim są goście? Może być panem gościem na przykład za tydzień, w środę. Naprawdę, to może być każdy, bo... Tak, i a nawet... kto zapłaci za to śniadanie? Gość nie musi płacić. Znaczy, musi zapłacić za śniadanie faktycznie, ale nie musi płacić za uczestnictwo. No tak, płaci za to, co zje. Pani mówi, bo to są te śniadania, które, że tak powiem, spotyka się i towarzystwo biznesowe, i niebiznesowe, tak? Bo nie, ja to mówię o dwóch rzeczach. Zrozumieć, czy to jest to samo, co myśmy byli. To znaczy, są jakby dwie takie najbardziej popularne organizacje. Pierwszą to jest właśnie BNI, czyli ta organizacja... Tak, BNI, która organizacja amerykańska, międzynarodowa. A druga organizacja to są warszawskie, łódzkie, w zależności od miasta, towarzystwa biznesowe. I jest to jest organizacja założona przez Gnyszkę, przez fundraiserów tutaj z Warszawy. A te śniadania są wirtualne? Mogę sobie wyobrazić Skype na przykład, by pani... Nie, to tutaj jakby jest, spotykamy się na żywo i to też jest ważne, żeby to były jednak spotkania na żywo. Mało tam takim elementem jest przekazywanie sobie punktów, przekazywanie informacji, kto co zrobił, przydzielanie punktów i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby budować tą świadomość społecznego zaangażowania, jakie są jej efekty. Tak, punkty są za aktywność, jest to istotne, żeby faktycznie no, każdy coś wnosił i nie spoczywał na laurach, tak? I nie było takim pasażerem. Tu jest pytanie. Czy jak tam jesteś, to czujesz się przedsiębiorcą? Przedsiębiorcą społecznym, czy osobą z NGO-sa? Jak masz do wyboru takie trzy, i czy cztery żebrakiem? Jak masz cztery rzeczy do wyboru, to jak byś siebie określiła? Przedsiębiorca społeczny, osoba z NGO, żebrak do wyboru? Trudne pytanie, na pewno się nie czuję żebrakiem. Znaczy czuję się, może tak, czuję się wyjątkowym przedsiębiorcą. Mhm. Nie jestem przedsiębiorcą, ale tak naprawdę dzięki mnie grupa dostaje to, co mogłaby dostać dzięki innemu aktywnemu przedsiębiorcy, ale wiem, że jakby moja profesja i ta strefa, w której się obracam, jest tam wyjątkowa. Bo jesteśmy, jak się okazuje, pierwszą fundacją, czy pierwszym NGO-sem, który należy do tej grupy w Polsce. Ile takie śniadanie trwa? Śniadanie trwa około 2 godzin. Zaczyna się o 7. Odbywają się w Warszawie, więc ja zapraszam, mogę zaprosić do Warszawy. Są też w Łodzi, jest jedna grupa w Łodzi, w Bydgoszczy, w Lublinie. W Łodzi w pasażu Schillera się odbywa. Tak, więc jak najbardziej, jeśli ktoś z Państwa był chętny, to mogę zabrać ze sobą i zaprosić. To co, Rafał, wracasz do debaty? Dziękuję bardzo. W zaproszeniu na tą konferencję otrzymaliście Państwo obietnicę, że dowiecie się na temat współpracy pomiędzy biznesem a podmiotami ekonomii społecznej. Będziemy rozmawiać na temat tego, czy można być partnerem, będąc podmiotem ekonomii społecznej dla biznesu. Mówiliśmy też o motywach, które stoją i po jednej, i po drugiej stronie. Patrząc na zegarek, nam zostało jeszcze dobrych kilka minut. Dlatego chciałbym powoli przechodzić do tego ostatniego pytania, czyli o pomysłach, o drogach, sposobach bardzo też wychodzenia z tej grantozy. To znaczy uwolnienia się od grantów. I ta część, tak naprawdę my już o tym trochę mówiliśmy, ale zanim do tej części przejdziemy, obiecałem, że też dam szansę naszym prelegentom powiedzieć to, czego nie zdążyli powiedzieć w swoich prezentacjach. Więc pytanie jeszcze kontrolne, czy jest jeszcze coś z tego, co przygotowaliście, z tego, co z Państwa perspektywy jest po prostu ważne i kluczowe? Coś, co może być inspiracją, być może też wypływa po prostu z Waszego doświadczenia. Być może to być to, co już zostało powiedziane, ale to wymaga po prostu przywołania jeszcze raz. Na pewno Pan Mateusz uciekł, ale to jest jedno pytanie, do niego będę miał, bo tam mówię o takich trzech
propozycjach, pomysłach, rekomendacjach. Nie wiem, czy pan Mateusz Kamień? Świetnie, to ja właśnie, dobrze, to już pan przeczuwał, że pana właśnie będę wyciągnął. Dobrze, więc jeszcze raz konkretnie, najpierw zwrócę się do naszych prelegentów, którzy mieli udział w wcześniejszych prezentacjach. Ja mam. Mhm. Ale to pani pierwsza. Dobrze, proszę bardzo i na końcu pani ze słowa. Ja mam wrażenie, że się będę powtarzać, chociaż wcześniej... To bardzo proszę, tylko żeby to było tak na zasadzie podsumowań i bulletów, na takiej zasadzie. To ja chcę powiedzieć, chcę, żeby wybrzmiało. Chciałam, chcę, żeby wybrzmiało. To, o, o! Nie, to co rzeczywiście chciałabym Państwu powiedzieć, to to, żebyście podnieśli się z kolan, brzydko mówię, ale faktycznie trochę tak jest trzeci sektor postrzegany, żebyście nauczyli się trochę języka biznesu, żebyście może przyłożyli się troszeczkę do tego, w jaki sposób wchodzicie do firmy. Myślę sobie też o garniturach na przykład. Żebyście wiedzieli konkretnie, co możecie dać firmie, a to jeśli pan pozwoli, ja nawiążę do korzyści, bo ktoś pytał o korzyści, to moi respondenci wyraźnie podkreślają, oczywiście oni zyskują wizerunek, tak? Dbają o to, żeby wiązać się z wiarygodną organizacją i taką, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Ale oni zyskują również to, że pracownikom się lepiej pracuje w takiej firmie. Oni zyskują też to, że pracownicy nabywają kompetencji społecznych, a skoro one chcą, znaczy one w sensie firmy, wchodzą w te obszary społeczne, bo realizują strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, to po prostu płynniej będzie im przechodzić praca w najbliższej przyszłości, dlatego że pracownicy są bardziej nabierają miękcy. Są, rozumiecie, nabywają tych kompetencji społecznych i oni się też uczą bardzo dużo. W korporacjach na przykład bardzo często teraz pojawia się taki trend, że zatrudnia się osoby z trzeciego sektora. To jest kryterium. Więc jak idziecie do biznesu, to nie po pieniądze, ale z planowaniem, że jesteście partnerem współpracy, wyznacie swoją wartość. Jak nie pasuje, no to przykro, ale bądźcie też kimś, kto podchodzi do tego biznesowo w sensie negocjowania też jakby swoich racji bytu, tego, co chcecie osiągnąć. Klarownie mówcie, jakie macie cele, na co możecie się zgodzić, na co nie, bo takich partnerów biznes, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, szanuje i z takimi chce współpracować, bo ma za mało czasu na to, żeby rozwiązywać nieporozumienia, fochy, przepraszam, ale też czasem tak jest. Musi mieć partnera, który się rozliczy bez jakby kręcenia nosem, że przecież organizacji nie powinno się z niczego rozliczać, bo wystarczy, że realizuje jakieś świetne idee. Oni muszą po prostu rozliczyć każdą złotówkę, więc to, co chcę powiedzieć, to żebyście rzeczywiście poczuli, że biznes was potrzebuje i że wy możecie być partnerem, że on chce wchodzić w relacje też z małymi organizacjami lokalnymi, niekoniecznie to muszą być międzynarodowe, ale też żebyście spróbowali zrozumieć menadżerów, którzy mają tak ściśnięty kalendarz i czas, żeby, tu ktoś mówił o tym poszukiwaniu tych rozwiązań prawnych, które już umożliwiają. Wiecie, to jest po prostu łatwiej, tak? Dziękuję. No ja w sumie wrócę do tego, co już zostało powiedziane, że idąc do organizacji, idziemy tak naprawdę do ludzi. I to potwierdziło się w badaniach, które zrobiliśmy, bo bardzo często przedstawiciele NGO-sów zaznaczali, że współpraca została rozpoczęta w momencie, kiedy mieliśmy kontakty osobiste. I mimo iż w Polsce kontakty osobiste czy jakieś relacje osobiste bardzo źle się kojarzą, to jest taka negatywna konotacja od razu, że to są układy, to tak naprawdę warto budować sieć tych kontaktów, warto bywać, warto zostawiać gotówki. Zresztą tak naprawdę to powiedziała tutaj pani z publiczności, ale też pani Aleksandra, że nigdy nie wiadomo, kiedy ten kontakt się przyda, dlatego taka rada dla organizacji, żebyśmy się nie otwierali, tylko właśnie wychodzili do ludzi, budowali te sieci znajomości. I to, co jest istotne, żebyśmy też wzajemnie się rozumieli jako organizacja, tak, że mamy podobne potrzeby, ale może znajdziemy w tym torcie, który rozdysponują już wcześniej nam organizacje biznesowe, też wspólne fragmenty i będziemy wspólnie działać, bo to jest też myślę, że bardzo istotne dla takiego sprawnego i dobrego funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
Ja chciałem powiedzieć już z pozycji takiego starszego emeryta, że warto przez całe życie być niezależnym. Niezależność jest wspaniałą rzeczą, ponosi się jej skutki, duże konsekwencje, ale naprawdę warto. Stąd nie poddawajcie się i cały czas starajcie być się sobą. Dwie rzeczy, z którymi przychodzicie do przedsiębiorców, o których chciałbym powiedzieć. Często się mówi o wolności, ale równocześnie trzeba mówić o odpowiedzialności i o swobodzie, myśląc o samoograniczeniu. Tylko w taki sposób będą się dobrze budowały relacje po obu stronach i między nami w układach społecznych. I ostatnia rzecz, którą wspólnie ze wszystkimi organizacjami i osobami, które u nas działają, staramy się robić. Świadomie działać na rzecz odtwarzania więzi między ludźmi. Te więzi popękały, strzaskały się, polityka pogłębia tylko tą sprawę, więc każdy dobry ruch jest ruchem dla nas wszystkich w układach społecznych. I dlatego wszystkie tego typu działania my będziemy popierali. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo na osobiste rozmowy, kontakty. Jestem otwarty. Dziękuję. Panie Aleksandrze? Dziękuję. To ja jeszcze chciałbym powiedzieć coś takiego kontrowersyjnego może, ale o to chodzi dzisiaj w tej dzisiejszej debacie. Jeżeli Państwo macie doświadczenie w trzecim sektorze, który Kuba Wygnański nazywa trzecim światem, ja też go za nim nazywam trzecim światem, długie doświadczenie, czyli załóżmy jesteście w nim 5 lat, 10 lat, 15 lat, 20 lat, To ja Państwu rekomenduję, nie chodźcie na wydarzenia organizowane przez trzeci sektor. Na kursy, konferencje, szkolenia i tak dalej. Tylko chodźcie, jeżeli się tylko do innych światów. Nie czytajcie też książek i serwisów typu NGOPL. Tylko czytajcie na przykład serwis Harvard Business Review, który jest bezpłatny. Niektóre na przykład wczoraj można tam obejrzeć świetną prezentację o czarnych łabędziach. Ktoś z Państwa wie o syndromie czarnych łabędzi? Kto wie, to ręka do góry. Nikt nie wie. Więc, no tak, bo on jest z Innsbrucku, wie. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu szukać inspiracji i know-how gdzie indziej. Jest świetna prezentacja teraz na Harvard Business Review, bezpłatna, taka webinarium, prezentacyjna, nie webinarium, tylko bardziej prezentacja, z dni otwartych, które zrobił wydawca Harvard Business Review w Polsce, ICON Institute. I tam można zobaczyć w ciągu 2 godzin 3 różne prezentacje. O innowacjach, o przywództwie i o... chyba by było w biznesie. I ja Państwu po prostu to polecam. Więc wracając do początku. Włączyć ciekawość innych światów. Bo jeżeli będziecie... To inna metafora, już Państwu mówiłem o metaforze garnka, ale inna sobie przekonuje inna moja metafora, metafora o kotu. Jak siedzicie za długo na kopie, to uważajcie, bo możecie pomylić krawędź okopu z horyzontem. Bardzo często się tak dzieje, że ludzie mylą krawędź okopu z horyzontem i jeszcze pogłębiają ten okop codziennym funkcjonowaniem, bo to jest strefa komfortu, która nam pasuje. Wyjść gdzieś, zobaczyć czy coś innego, na przykład moja żona oglądając tą prezentację Harvard Business Review zwróciła uwagę, że ona w ciągu 2 godzin usłyszała tyle nowych słów, które są w biznesie, że na nim nie miała pojęcia przynajmniej o kilkunastu. A dla nich to jest ten język, którym oni się posługują. Więc tutaj była taka uwaga a propos garnitur to jedno, ale też trzeba w ogóle poznać, co to jest za język. Konwergencja, modele biznesowe, czarne łabędzie, no to po prostu są, to jest ich język. To jest nasz język, który ubolewam, jest przesycony tekstami pod tytułem beneficjenci
jeszcze ostateczni. Grupy faworyzowane, wykluczone i tak dalej, i tak dalej. To już kieszeni się otwiera, jak się tego słucha. No to taka jest moja rekomendacja. Ciekawość i odwiedzanie innych światów i nie pogłębianie swojego okopu. Mi wpadło kilka rzeczy do głowy. Pierwsza rzecz, zespół. To są ludzie, z którymi pracujecie i spędzacie najwięcej czasu. W przypadku ekonomii społecznej dobrze jest, żeby mieli zrozumienie odnośnie tego, jakie działanie realizujecie, jakie jest społecznie, jakie są rezultaty tego działania, żeby czuli satysfakcję i żeby znali specyfikę działania ekonomicznego i tego, że te działania są równie ważne lub są uzupełniające i wspierają tą główną działalność, którą prowadzicie. Budujcie te zespoły i poświęcajcie czas na to, żeby poza spotkaniami z partnerami i nagradzaniem partnerów nagradzać ludzi. I największy komplement, który usłyszycie, to gdy nowe osoby będą mówiły do was, my, o waszej organizacji. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, inspiracja. Nie czytałem tego artykułu, ale wydaje mi się, że te czarne łabędzie mam uruchomione od 2008 i 2009 od Kalifornii i Francji. I cały czas przeglądając rzeczy poza Polską, tymi rzeczami się inspiruję, więc jeżeli nie biznesowy język, to na przykład język organizacji poza Polską. To jest też bardzo fajna przestrzeń, poszukiwanie dobrych praktyk. Tego, jak pracują w obszarze aktywizacji obywateli w Nowym Jorku. Być może oni już wygenerowali rozwiązanie i nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Kolejna rzecz, w przypadku biznesu kontaktowanie się i oglądanie drugiego człowieka, który jest naprzeciwko was. Pamiętam, jak kiedyś byłem na spotkaniu w firmie social media i rozmawiałem o współpracy. I jedyne, co zapamiętałem, bo akurat nie był czas, żeby tą współpracę wtedy zbudować, ale pamiętam, że ten człowiek, którego poznałem, 32 lata, ostatnio sprzedał tą firmę, którą założył za 9 milionów złotych. Jak można założyć firmę, rozwinąć ją do takiego etapu, w którym przynosi gigantyczne zyski i sprzedać ją z gigantycznym zyskiem. To jest niezwykły obraz przedsiębiorczości i to, jakim normalnym człowiekiem był i te wszystkie rzeczy, które się pojawiły w czasie tamtego dialogu, to dla mnie była wartość z tamtego spotkania i tylko to zapamiętam. Oraz ta odwaga, która cechowała każde jego działanie. Ostatnia rzecz, czas. W przypadku ekonomii społecznej organizacje często rozwlekają decyzję o tym, że ją podejmą w czasie. Jak macie jeden pomysł i go przeanalizowaliście, to trzeba się spotkać i podjąć decyzję o tym, że to robicie i zacząć szybko działać. Jeżeli po miesiącu to nie działa, zacznijcie realizować inną rzecz. Więc ten czas jest tym czynnikiem, który mija i te 7 lat to rzeczywiście może później też się pojawią pieniądze, ale później będzie trudno, więc szanujcie czas i zespół wam w tym pomoże, żeby wycisnąć wszystko, co się da. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo myślą, że to koniec, to mówi nie. No, właśnie. Oczywiście, no oczywiście, to jest czas na pytanie. Proszę bardzo. Pesymistycznie brzmi, jakbyśmy my po tej stronie byli strasznie nierozumni i te wszystkie rzeczy, znaczy chciałam powiedzieć tylko, że w imieniu przynajmniej mojej organizacji, myślę, że kilku tutaj, że my już trochę wiemy jednak. To jest też tak, że to nie jest na takiej zapadłej, że tak powiem, w takiej zapadłej noży, że my jesteśmy żebracy, tylko gdzieś to idzie już do przodu. Ja na przykład bym bardzo chętnie uczestniczyła jakby w kolejnym też kroku, czyli już w praktycznych umiejętnościach, bo rzeczy, które też Państwo mówią, zwłaszcza tak jak wy chłopaki, że tak powiem, z organizacji też pozarządowych, to są rzeczy, które my też już wiemy, nie? Tylko rozumiem, że następny krok to jakby nauczyć się i, nie wiem, stworzyć spotkania, jak to ćwiczyć, nie? Bo to, że to jest już tak, że nie wiem, nie można wyciągać ręki i się pochylać, to tak, to już wiemy, nie? I to nie stąd, tylko... To pani wie. Ja bym tutaj... Na pewno więcej niż 0,5%, bo teraz już 5%, to nie wiem, kto to mówi, ale to się polepszy. Bo ja na przykład... Niestety, musiał powiedzieć głos. Kto ma mikrofon, ten rządzi. Może być prezesem ISPR-u, ale co z tego, jak nie mam pytania. No właśnie, na szczęście teraz akurat jest plus tego, że nie ma drugiego mikrofonu. Pani Ewelina, dobrze pamiętam? No właśnie. To, co pani
pani Ewelina zrobiła, to po prostu wyczytała scenariusz, który przygotowałem na tą debatę. Naprawdę. Specjalnie zaplanowałem te 20 minut na koniec po to, żeby stworzyć bardzo konkretne pomysły na to, żeby dojść do tego, co spowoduje twój, czyli wasz, waszej organizacji, was, osób, które przyjeżdżają na konferencję, duży krok milowy w kierunku tego, żebyście byli i mieli. Żebyście byli tak atrakcyjni, że nie tylko wolontariusze będą do was przychodzić, ale firmy będą ustawiać się w kolejce i prosić, czy my możemy zrobić coś z wami? I wy powiecie, w porządku, a jakie macie pomysły? Po drugie, a ile na to chcecie wydać? Czyli dokładnie, korzystając, słuchajcie, z pewnej inspiracji, która jest strategia Błękitnego Oceanu, którą też często stosuję w swoich programach szkoleniowych, doradczych, to zaczynamy od tego, że tworzymy pewną kanwę strategii, czyli tak naprawdę badamy to, co jest, jak jest, jakie czynniki wpływają, co wiemy, ile mamy, co rozumiemy, by później czerpać z różnych inspiracji, z różnych źródeł pomysły na to, żeby stworzyć kanwę strategii, jaką chcielibyśmy mieć. Więc słuchajcie, teraz dokładnie wektor, do tego stoję do was tyłem, proszę mi wybaczyć, ale wektor jest w waszą stronę. Słysząc to, co słyszeliście, jaki masz pomysł na to, żeby ruszyć do przodu, drogi uczestniku tej debaty? Nie musisz zdradzać nam wszystkiego, ale powiedz ok, co usłyszałem, co zyskałem, co ważnego dla mnie dzisiaj w tej debacie, w jaki sposób wybrzmiało. I to jest dokładnie ten pomysł, że chciałbym teraz razem z wami wspólnie znaleźć takie sposoby. Co ty możesz zrobić? Proszę bardzo, co ty, słysząc to, co jest tutaj, mógłbyś zrobić? I to jest bardzo jedna ważna rzecz. To jest forma tych 20 minut, które zostały, to jest forma burzy mózgów. Więc jeżeli ktoś powie, ja teraz mam pomysł, podejdę do pana Stanisława, mu coś powiem, ja też byłem, nie warto. To nie o to chodzi, żeby teraz mówić, tak, to już zrobiliśmy, u nas to nie zadziało. Czyli nie ma negatywizmu, tak, nie ma tego. Więc słuchaj, proszę bardzo, co jest twoim pomysłem? Idę w świat, idę w ludzi, podchodzę i mówię, tak, co jest twoim pomysłem? Co ważnego usłyszałeś i weźmiesz dla siebie dzisiaj. Oni się już nagadali, to jest wasz czas. I bardzo się cieszę, panie Ewelino, bo jest ktoś, kto musi zacząć. Proszę bardzo. Nie, bo ja to bardziej potwierdzenie tego, że nasz kierunek, jakby sposób myślenia dotyczący zwłaszcza współpracy z firmami jest dobry. Nie? Bo to my też jakby po jakimś tam długim czasie doszliśmy do tego, że tak, to jest niedobrze. Więc ja tu głównie jestem zadowolona, że jakby to, co myśmy też wymyślili, że tak powiem, spocie czoła oraz na podstawie własnych, że tak powiem, też bolesnych doświadczeń, to jest to, o czym Państwo też mówią, że to jest słuszne. Nie? To, że czasy bywa trudne, jeszcze długo będziemy uzależnieni w związku z tym od grantów, bo jednak my mamy jakby na stale dużą odpowiedzialność za dzieci i to tak, no, nie możemy raz tak, raz tak. Natomiast no, jakby to podstawowo wynoszę, nie? Że to jest istotne, oraz gdzieś tam powoli jakby burzę, jak w tej kierunku tej ekonomizacji społecznej iść, bo my mamy działalność gospodarczą, tylko jakoś taką nierentowną i to już jest osobny temat, który jakby tu nie będę poruszać, tylko że tym się musimy zająć, nie? Żeby zacząć na tym więcej zarabiać, bo wtedy też będziemy mieć dużą jakby dużo większą swobodę, bo będziemy na czymś zarabiać, żeby dawać dzieciakom, a do współpracy już będziemy mogli uderzać nie właśnie drżąc, że nie dostaniemy, nie? Ja usłyszałem coś takiego, że tym pani zyskiem z tej dzisiejszej debaty jest to, że skoro my mamy tą działalność gospodarczą, już to robimy, sprawić, żeby ona po prostu przynosiła zysk. Tak, tak. I moje pytanie jest, to co będzie pierwszym krokiem, żeby ta działalność zaczęła przynosić zysk? Chociażby bazując na tym, co to było powiedziane. I to jest bardzo dobre pytanie. Wrócę do pani. W takim razie wrócę do pani. Poproszę mikrofon, ale tu jest kolejna. Ja proszę, żeby się przedstawić.
Dzień dobry, nazywam się Kasia Przeńska. Jestem, czy teraz jestem blogerką. W ogóle bloguję o przedsiębiorczości, prowadzę swoją firmę, ale przez bardzo wiele lat działałam w organizacjach pozarządowych. Zaczynałam w Polskim Czerwonym Krzyżu, później swoje własne stowarzyszenie prowadziliśmy, takie właśnie bardzo proobywatelskie. No, różnie to bywało, także doskonale znam postawy, jakie prezentują organizacje pozarządowe, bo sama kiedyś taka była. A teraz z drugiej strony doskonale wiem, jak wygląda biznes i w jaki sposób trzeba działać, żeby działać skutecznie i żeby to przynosiło zysk. I ja tak zauważyłam, szybciej myślę niż mówię. Jest wolne. Która jest wolna? Woda czy nie? Nie, ja mam, dziękuję. Zauważyłam, że ludzie, którzy idą do NGO, to są zupełnie zrobieni z innej gminy niż ci, którzy zajmują się przedsiębiorczością. Ludzie, którzy idą do NGO, to są idealiści. Ludzie, którzy zajmują się przedsiębiorczością, to są ludzie, którzy stąpają bardzo twardo na ziemi i podejmują bardzo racjonalne decyzje. I teraz tak, i ci są fajni, i teraz i ci muszą ze sobą współpracować. Co więcej, jak wniosek taki wyciągnęliśmy w ogóle z dzisiejszej debaty, musimy ze sobą współpracować z korzyścią dla obu stron. I teraz w ogóle jakby co może zrobić tak NGO? Przede wszystkim uświadomić sobie, że musi zostać przedsiębiorcą, że ten znaczy, bo wspólny mianownik. W życiu się nie zgadza. Właśnie nie. Wspólny mianownik działalności NGO i działalności przedsiębiorców jest postawa przedsiębiorcza, która zakłada, że realizujemy cele skutecznie, potrafimy doprowadzić to, co sobie wymyśliliśmy, do skutku. I to jakby jest wspólne. I teraz, a ta przedsiębiorca, to jest w ogóle pojęcie prawne, które oznacza kogoś, kto prowadzi już tą działalność, która oczywiście może być w różnych formach, ale to nie wnikajmy. To jest jakby coś takiego, w ogóle porzucić go. Bardziej to podejście przedsiębiorcze i tego bycia przedsiębiorcą, to się da nauczyć. Tak jak tutaj pan Rafał, dobrze mówi, pan powiedział, Harvard Business Review, jest mnóstwo, jest magazyn Startup, są, akurat ja wiem doskonale, bo konkurencja, jeżeli chodzi o artykuły i Google i wszystkie inne rzeczy związane z przedsiębiorczością, jest ogromne i po prostu tych materiałów jest mnóstwo. Trzeba do tego podejść na zasadzie takiej, chcemy zarobić pieniądze, to musimy mieć klientów, to musimy mieć ofertę, to musimy... I przeczytaj sobie w pierwszym lepszym podręczniku dotyczącym przedsiębiorczości. Nasz produkt nam się wydaje idealny, tylko jakbyś ma osób, jeżeli ten produkt nie działa, może trzeba wymyślić inny i tak dalej, i tak dalej. To jest takie zmiana. O, zmiana, to jest ważna zmiana. To ja mogę ad vocem krótko? Proszę bardzo. Bo to jest idealna sytuacja z Polski naturalnie, o której Państwu opowiadałem. Inwestowaliśmy w ten pomysł, który wydawał nam się idealny. To sprzedaż tych atrakcyjnych wycieczek po Polsce. Najpierw do organizacji, członków organizacji społecznych w całej Europie. Później zweryfikowaliśmy, że to się nie da, bo coś tam, a przenieśliśmy to na firmę, że chcieliśmy w ramach Travel Incentive Travel sprzedawać to firmom. Też z różnych przyczyn się to nie udało, ale o czym chciałem powiedzieć. Jest ta gruba książka, którą dzisiaj Państwu pokazywałem, to jest podręcznik startupu. Ona jest strasznie trudna, ale myślę, że warto do kupienia i przeczytania. Natomiast pierwsza strona, która merytoryką zaczyna się oprócz strony redakcyjnej, zawiera tylko jeden wyraz. Ktoś widzi, co tu jest napisane? W teren. Więc jak Państwu opowiadałem o 2009 roku Nowafice, która do nas przyjechała do Inspro i namawiała nas do ekonomizacji, to oni powiedzieli, że tak, macie dużo pomysłów, okej, ale idźcie to sprawdźcie w teren. I my tego nie robiliśmy, nie zrobiliśmy, bo trzeba iść i spytać klientów, czy nasz pomysł jest dobry, bo nam się oczywiście wydaje, że jest dobry. Najczęściej on nie jest dobry, więc trzeba go zweryfikować. I to wymaga wyjścia ze strefy komfortu, no bo prezes, zarząd, specjaliści, to jak? No przecież my uznaliśmy, że to jest dobre. I to jest klucz. W teren. Pierwszy wyraz w tej książce i do tego Państwa namawiam.
jako kluczowa rekomendacja przy zamienianiu działalności czy ekonomizacji jakiejś naszej działalności społecznej. Tak, ja chyba chciałabym też dodać coś do tej wypowiedzi i tego kłopotu. I pani wypowiedzi, że to rzeczywiście może trzeba podglądać biznes, bo jeśli macie produkt, który go nikt nie chce kupić, no to ja pani powiem, że firmy telekomunikacyjne też mają produkty, które coraz mniej teraz osób chce kupić. I więc pani co oni robią? Idą do organizacji pozarządowej i mówią, powiedzcie nam, jak mamy dostosować nasze produkty do osób z niepełnosprawnością, albo jak mamy trafić do osób 60+. Bo wy zajmujecie się tymi ludźmi, tak? A przykład, który chciałam przywołać, teraz właśnie mi się przypomniał, to przyznam jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o współpracę. To jest przykład współpracy firmy Aidpol i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. I inicjatywa w ogóle wyszła od organizacji, dlatego że organizacja, która zajmuje się pomocą humanitarną, katastrofami, oni tam mają wolontariuszy, przyjeżdżą. Prawdę mówiąc, założyła to moja przyjaciółka, która, wiem, spędziła pół życia w Afryce. No i ona mi opowiadała, wiesz co, myśmy trafili do obozu dla uchodźców na granicy Somalii. I tej drugiej. I teraz okazało się, że do obozu dla uchodźców trafiają uchodźcy, którzy dostają racje żywnościowe od ONZ do ugotowania, ale nie ma na czym. W sensie obóz dla uchodźców znajduje się na takim półpustynnym terenie. No i teraz co się dzieje? Dzieje się tak, że ludzie z tego obozu to, co mają w okolicach obozu, wyrywają, wycinają pozostałe takie krzewy, jakieś drzewa i tak dalej. Po pierwsze, powodują, że ten teren robi się pustynny, bo oni potrzebują po prostu drewno, żeby, wiecie państwo, zapalić ogień i już. A po drugie, mieszkańcy kraju sąsiedniego, proszę mnie teraz tutaj wspomóc, którzy jakby oni graniczą z tym drugim krajem, nie godzą się na to, żeby ci uchodźcy jakby sięgali po ich już zasoby naturalne, tak? Więc tam się zaczęły już dosyć solidne napięcia społeczne i konflikt społeczny, co jest oczywiście zrozumiałe. No i teraz Ula mówi, wiesz co, no jakby musieliśmy znaleźć na to rozwiązanie. Znaleźli tą firmę Aidpol, która rzeczywiście zajmuje się i ona działa na styku sektorów. Zajmuje się produkowaniem, tworzeniem takich rozwiązań innowacyjnych właśnie, które mają służyć tym katastrofom humanitarnym, ekologicznym i tak dalej. Które mają być przydatne. No i rzeczywiście oni wspólnie usiedli też do stołu. Ula wiedziała, jakie tam są warunki, co trzeba, co nie działa, dlaczego nie działa. I stworzyli coś, co wygląda jak wkład do świeczki, takiej, wiecie, w Ikei można kupić. To oczywiście jest dostosowane jakoś do warunków lokalnych, ale to działa. I dla firmy to jest super sprawa, bo od razu naprawdę wypłynęli. UNHCR, jak to zobaczył, to od razu im zaproponował współpracę, wymyślenie czegoś nowego i nowego. No więc nawiązuje do tego pani problemu, tak? Że jeżeli pani wie, że macie, to nie odkładajcie na półkę, tylko może trzeba skonsultować, tak? Może idźcie w teren i sprawdźcie po prostu, dlaczego to nie działa. Co można zrobić, żeby zadziałała? Może to w ogóle nie jest potrzebne, co macie, tylko może wasze kompetencje mogą się złożyć w inny produkt. Firm, które są wrażliwe społecznie, nie brakuje. Tutaj kilka firm padło, kilka jest na naszej tej sali w czasie debaty. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, na ile my będziemy gotowi do tego, żeby rzeczywiście sprawdzić, pójść i powiedzieć tak, chcemy, mamy pomysł, albo potrzebujemy pomocy. I możecie pomóc nam w następujący sposób. Zróbcie coś dla nas. Takimi firmami na pewno jest, tutaj kilka razy padła ta firma, ale myślę, że firma, która się zajmuje po prostu układaniem procesów biznesowych albo wprowadzaniem pewnych zmian do produktów, które z nieatrakcyjnych stają się atrakcyjne. I wydaje mi się, że też dużym takim aspektem jest po prostu wolontariat i coraz głośniej się o tym pisze, wolontariat w dużych korporacjach.
i wydaje mi się, że spokojnie duże firmy są pewnie też będą zainteresowane taką wolontaryjną okazją do wspierania konkretnych organizacji NGO, bo dla nich to jest konkretny zysk. Oni po prostu widzą, że jeżeli mają możliwość pracownicy dużych korporacji nawet zaproponować takie organizacje, to będą znacznie bardziej gotowe wejść w to, bo to sami zaproponują. Jeżeli my powiemy, szukamy organizacji, które nam mogą współpracować nie na zasadzie finansowej, ale właśnie jakiegoś partneru, i to pracownicy dużych firm, a nawet średnich typ małych, firma, o której tutaj padła, która zajmuje się też i współpracowała, ja z nią współpracuję, czy nasza fundacja i fundacja INSPRO, to nie jest duża firma, ale to po prostu ludzie i to jest to, co ktoś podkreślił, że tu chodzi, pani Agata mówiła chyba, tak, że tu chodzi o człowieka. Jeżeli jest człowiek, który mówi, wiesz, no myślę podobnie, chcę ci pomóc, nie mam pieniędzy, ale dobrze, przekonam moich kolegów, żeby zrealizować jakiś warsztat, gdzie stworzymy jakiś nowy produkt, albo poddamy pod ewaluację, ocenę tego, czy rzeczywiście to, co proponujecie, ma sens. Być może, słuchajcie, to będzie wymagało od was tego, że się po prostu okaże, że wasze produkty, wasze pomysły są do niczego. Wtedy trzeba przepchnąć tą kulkę i powiedzieć, ha, dlaczego? Bo mam moją misję, mam mój cel. Przekoczować wszystkich duchownych w Polsce, na przykład. Benedykta też? Też. No, oczywiście, wszystkich, a to na świecie. Dziękuję za inspirację. Ja nie myślałem. Patrzę tylko na zegarek, ile mamy czasu. 10 minut. Mamy 10 minut jeszcze, więc tutaj głos, zanim oddam głos tutaj panu mikrofon, pomyślcie, jesteście tutaj po to, żeby przyjść po konkret, więc jeżeli tego konkretu nie otrzymałeś, to jest czas na to, żeby powiedzieć, zabrakło mi i powiedzieć czego, a my pomożemy wspólnie ci znaleźć odpowiedź na to pytanie. Witam serdecznie, z Sylwester Janek, Świnica Podwórkowa. Mogę uciąć? Nie, spokojnie. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale tak w skrócie przypomnieć moją drogę, bo tutaj Kasia opowiedziała swoją drogę w organizacjach pozarządowych, czy do wolontariuszy tak naprawdę, chyba do przedsiębiorcy. Przepraszam. Dobra, to mam powiedź. Konkretnie. Koniec historii. Teraz jest czas, że szukamy nowych pomysłów i odpowiedzi, więc jeżeli chce pan opowiadać, co było kiedyś, to ja panu zabiorę mikrofon. Jeżeli pan powie, że ma pan pomysł, wie co pan zrobi, albo ma jakąś inspirację dla innych, to proszę trzymać mi. Mam pomysł. Proszę bardzo. Żeby wrócić, nie? Mamy pomysł na to, żeby być niezależnym generalnie jako organizacja. Mamy dosyć tego, że zawsze jakąś dziurę budżetową mamy w naszym... Do łatania praktycznie. I chcemy się skupić na tym, co dobrze robimy, czyli na pomocy dzieciakom. Co więcej, nie tylko w jednym podwórku, ale więcej tych podwórek, żeby było. I mamy właściwie pomysł, żeby przejść do biznesu, na działalność gospodarczą. I ten model, który dzięki właśnie INSPRO, gdzie tutaj pozyskamy taką informację również, jak tworzyć modele biznesowe, jak troszeczkę wyjść z tym myśleniem, z tego boku. I powiem tak, to co dzięki temu, co państwo tu wypowiedzieliście, wiem, że to co robię jest w porządku, czyli te modele, ten jeden model, który mam akurat, konsultuję ze wszystkimi pozostałymi, między innymi z biznesem, naszymi partnerami. I to chyba dobry kierunek myślenia i myślę sobie, że idziemy w dobrym kierunku. I trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest dokładnie to, o czym mówił pan Mateusz, o zespole. Jestem przekonany, że macie wolontariuszy, którzy są specjalistami też w świecie biznesu, robią pewne rzeczy, albo znają ludzi, którzy robią coś w biznesie. Bardzo konkretne pytanie. Po co przyszłaś tutaj? Z tyłu. Po co przyszedłeś? Pytanie. Ja chciałam podziękować za tą zachętę, aby nie bać się bycia bogacenia się w Kekracji. Ja byłem na KK, fundacja Doła. Mam pytanie do pana Stanisława. Żeby nie bać się bogacenia, nie bać się budowania swoich zasobów, także materialnych. Jak to zrobić, aby być szczęśliwym posiadaczem 5 hektarów ziemi i 60 tysięcy metrów kwadratowych w bardzo dobrym miejscu w Łodzi i móc dysponować tym lokalem i mieć takie pasywne źródło przychodu, jak rozumiem, z wynajmowania tym 26 podmiotom tych powierzchni. Bo to taka bardzo fajna forma zarobkowania, ale jak
się stać szczęśliwym posiadaczem takiego zasobu materialnego. Ja tylko się upewnię, czy pan chce na to odpowiedzieć pytanie. Dobrze, bo może pan, tylko poproszę, żeby to była ograniczona czasem jedną minutą odpowiedź. Dlatego, że to jest czas na to, żeby państwo wygenerowali pomysł. Absolutnie, dlatego się upewnię, może pan jest gotowy. Bo my przez prawie 3 godziny mówiliśmy o swoich doświadczeniach i pomysłach, więc powiem szczerze, jeżeli teraz wyjdziecie, to będziecie mieli pomysły, a jeżeli staniecie, powiesz, mam pewien pomysł, nie wiem co, pomóżcie mi albo co wy na to, to od razu macie konsultację i właśnie widzę, to pani robi, więc proszę bardzo. Powiem krótko, fart życia. Przypadek, absolutnie przypadek. W skrócie tak, urodziłem się w Łodzi w 1946 roku w rodzinie robotniczej, sama bieda. Skończyłem jedne studia, drugie studia. Byłem pierwszym sekretarzem przez czas stanu wojennego tutaj w Łodzi i myślałem o tym, żeby się ludziom nic złego nie stało. I się nie stało, na szczęście. Skończyły się te czasy, przeszedłem do biznesu. 2 patenty, 15 zastrzeżeń patentowych, własna firma i mieliśmy udziały w WIM-ie. Skarb Państwa bez naszej wiedzy w Sądzie Najwyższym nakazał nam kupno akcji WIM-y. I tak się staliśmy wspólnotą. Dziękuję bardzo. A więc wracam do pytania. Jeżeli przyszedłeś tutaj o bardzo konkretną rzecz, bo pomysł, bo inspiracji i jeszcze jej nie masz, to proszę, żebyś teraz pomysł, że czegoś mi tu zabrakło. Ja wiem, jakie mam pytanie. Proste. Czy są organizacje już tam, bo ja się boję, że tam nie zdołam się wczytać, albo nie będę miała czasu, albo różnie to może być, ale czy są jakieś konkretne organizacje, które pomagają jakby to obejrzeć z zewnątrz, czyli no, czyli ja tam jestem tą żabą teoretycznie, a ktoś przychodzi i mówi, okej, no. Tu nie tak, tu dobrze, tu nie dobrze. Nie do bajorów. Z tego co rozumiem, organizacja miała Centrum Klucz, która jest też inicjatywą tego całego spotkania. INSPRO to też na pewno. To są konsultacje odpłatne? I to w takim razie już zostawiam, to odsyłamy do pani Ilony, do pana Rafała. Można to sprawdzić. Wiem też, że są organizacje, biznesy. Padła tutaj nazwa, na przykład firmy konsultingowej, która się nazywa Innowatica. Znam ją, bo też z nimi współpracuję. Też współpracuję z taką firmą jak Pracownia Gier Szkoleniowych, która też jest wrażliwa społecznie. Nasza fundacja korzysta z tego. Oni wypożyczają i sprzedają gry różnego rodzaju na strategię, na przywództwo, na integrację. I my mówimy, no to co, możemy znowu zareklamować waszą nową grę. No i dobra. I czego potrzebujesz, Dawid? Ja mówię, pożycz mi jedną grę, albo dajcie nam jedną grę, bo mamy event na konferencję liderów, gdzie tam są też ludzie z biznesu. Aha, no to dobrze, proszę bardzo, weź tą grę, jest nowa gra. A jeżeli jest możliwość, to są ludzie, którzy mówią, ok, oprócz gry damy wam trenera. No i ostatnio, słuchajcie, trenerem taki była na przykład głos, który jeżeli słuchacie rano Radia Z, to się okaże, że dziennikarka Radia Z współpracuje z firmą Pracownia Gier Szkoleniowych i nagle jak ja usłyszałem, że to ona będzie, jak napisałem w mailu, dodatkowa aktracja, dziennikarka Radio Z, Paula Michalik, będzie prowadziła grę. I co? Oczywiście, nawet gra się przeciągnęła 2 godziny. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dlaczego? Bo to była atrakcja, tak? I z tego korzystamy. Więc ktoś ma jeszcze pomysły? Gdzie, jak? Przepraszam, znowu odniosę się do korporacji. Przepraszam? Proszę nie przepraszać. Ale teraz mi przyszło do głowy, że rzeczywiście są korporacje, które w związku z tym, że widzą szanse dla siebie we współpracy z sektorem społecznym, a widzą duże trudności w tej współpracy, zaczynają zabierać się za projekty profesjonalizacji trzeciego sektora i doradzają organizacjom pozarządowym, jak sobą zarządzać.
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że PWC na przykład taki miał projekt, ale coś takiego, więc myślę, że warto śledzić takie rzeczy. Tak, tych korporacji i fundacji nie jest tak dużo, żeby nie można było tego ogarnąć. I nie wiem, czy IBM czegoś też kiedyś nie robił, ale to... Natomiast wiem, że rzeczywiście takie programy się pojawiają. Ja bym uruchomił po prostu zasoby i dobra, które Państwo macie. No nie czarujmy się, Państwo macie rodzinę, Państwa członkowie, współpracownicy, znajomi mają kolejne rodziny, po prostu nie zaczynajcie od PricewaterhouseCoopers i innych dużych korporacji, tylko zwróćcie się do najbliższych. Nie wierzę w to, że wszyscy pracują w urzędach. Nie wierzę w to, że wszyscy pracują w trzecim świecie. Część z waszych znajomych, rodziny i tak dalej pracuje w biznesie. I w biznesie małym i średnim, bo z całym szacunkiem do korporacji, ja rozumiem te fundacje i tak dalej, korporacyjne pomysły na to, żeby się zaserować, ale ich rzeczywistość jest trochę inna niż organizacji, która jest na poziomie małej i średniej albo mikrofirmy. I oni będą mieć cudowne pomysły, co wy macie robić, tylko nie przystające zupełnie do waszej rzeczywistości. Więc jeżeli bym do czegoś zachęcał, to do rozejrzenia się wokół i do skorzystania z doświadczeń przedsiębiorców, których macie na pewno gdzieś w orbicie organizacji, którzy pochodzą z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Patrzę na zegarek, zostały nam 2 minuty, więc ja je zabiorę sobie. Ten przywilej posiadania mikrofonu. Słyszeliście Państwo bardzo dużo cennych informacji od naszych prelegentów, także bardzo chciałbym w imieniu własnym, bo na pewno Ilona podziękuję od siebie, ale też podziękować za dużą dozę inspiracji i podzielenia się bardzo rzetelnymi pomysłami. Usłyszałem na pewno od Pani Marty, żeby być partnerem i być pewnym i konkretnym w tym, co robimy. Pani Agata mówiła o ważnym aspekcie po prostu budowania sieci kontaktów. Przed chwilą Rafał też o tym powiedział. On też nawiązał do tego, żeby zacząć bywać w miejscach, gdzie jest biznes, a nie tylko gdzie są ludzie, którzy reprezentują nasze środowiska, czy nasze, czy NGO-sowe. Pan Stanisław powiedział o tym, żeby nie tylko mówić o ideach, celach i wizjach, ale też być gotowym wziąć odpowiedzialność i też powiedzieć, gdzie się my kończymy, co możemy, a czego nie, ale żeby być po prostu brać odpowiedzialność. Pan Mateusz mówił o tym, żeby uruchomić zespół i czerpać inspirację, jeżeli nie tutaj, my nie mamy, to być może gdzieś dalej za granicą. To i tym właśnie też chciałbym spuentować. Szybka decyzyjność, to jest czas. I teraz tak, możemy stąd wyjść, powiedzieć fajna konferencja, może coś fajnego było, ale pytanie jest, co z tym zrobisz, z tym, co usłyszałeś dzisiaj? To jest pierwsze pytanie. I do kiedy? Więc poproszę teraz, nawet stanę i spojrzę, kto pisze, a kto nie. Żeby każdy dostał długopis, czy nie? Dostał, prawda? Proszę, nie każdy wyciągnie długopis. Kto nie wyciągnie, ten podejdzie i powiem, o, ta pani nie wyciągnęła. Ona jest odmieniona. Więc konkretnie, co z tym zrobisz? To jest pierwsze pytanie. Jeżeli nie wiesz, to możesz powiedzieć nie wiem. Ale napisz datę, do kiedy zrobisz z tym nie wiem. Niech to będzie bardzo konkretne. Poproszę, żeby każdy zapisał datę. Do kiedy zrobię to, co mam w głowie. Do kiedy? Czyli data.
Oni są. Ręka do góry. Ha! Brawa dla tych osób. Kto jeszcze kto jeszcze chce otrzymać brawo? Ja. To proszę napisać kartę. Brawo. Świetnie. To ja biję. Teraz tak, z tą datą dokładnie można zrobić to samo, co z tymi wszystkimi pomysłami, które gdzieś tam się pojawiły. Ale jeżeli tą datę powiesz swojemu koledze, koleżance w swojej organizacji i poprosisz ją, jego, o to, żeby zapytał ciebie. No to daję ci 99,9% szans, że rzeczywiście wyjdziesz z tego warsztatu dzisiejszej konferencji i będziesz mówił, ta konferencja była przełomowa. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał dobre wspomnienia, kilka fajnych kontaktów. Do tego cię zachęcam. I na koniec moją prezentację zakończyłem ilustracją z kostką Rubika, która mówi tak, żeby zbudować, ułożyć wszystko, trzeba rozbić jedną ściankę. To powiem wam jeszcze jedno. W procesie zmiany i w procesie układania kostki Rubika, żeby ruszyć jeden mały kawałek, jeden mały klocuszek, wiecie ile kostek się rusza? Tak naprawdę zmienia? 12. Bingo! Chcąc ruszyć jedną rzecz, pamiętaj, że 12 innych klocków będzie poruszonych, więc bądźcie gotowi na zmiany. Dziękuję bardzo. Cały rok, 12 miesięcy. Rozmowy. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i że Państwo tak się aktywnie włączyliście. Dziękuję również Państwu. Teraz obiecana loteria wizytówkowa. Marta. Ilona. Jeszcze podziękowania o stronę Twitterowiczów. Co prawda nie zadawali pytań, ale są sygnały, że bardzo dobre wskazówki. Aha. Okej. Okay. Ze swojej strony ja tutaj co jakiś czas próbowałam wyłapywać niektóre myśli, które tutaj padały ze strony uczestników konferencji. Co prawda pytań nie było zadanych, dlatego nie przekazywałam ich, ale pojawił się głos. Bardzo dobre wskazówki do zapisania i realizacji, także poszło to w świat, te myśli razem z podpisaniem autorów, możecie się odnaleźć na Twitterze. Żeby podali datę. Jasne, napiszę, żeby podali datę zmian, kiedy je wprowadzę. Marta, dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli pomylę nazwisko, bo troszeczkę nieczytelnie jest na to czytać. Może ja tego nie mogę za bardzo odczytać. Natomiast ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca pani Joanna Wójcicka-Barda. Następną osobą jest ze Spółdzielni Socjalnej Plan B Emilia Banasiak. Trzecia osoba, również ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca, Katarzyna Rubel. Z Centrum Opus Danuta Jacek-Mielecka. Nie ma. To losujemy następną osobę. Proszę pana. A tutaj mamy ze stowarzyszenia albo z fundacji, z Posłudź. Stowarzyszenie. I ostatnia osoba, pani Alina Jabłońska. Gratuluję. To drodzy Państwo, tutaj padło pytanie, gdzie taką pomoc można uzyskać. Ja zapraszam Państwa na stronę centrumklucz.pl, tam znajdziecie Państwo więcej informacji na temat naszej oferty. Też zapraszam do bezpośredniej rozmowy. Czy z Polski też można? Z Polski też można, możemy o tym porozmawiać. Też to, co już na początku podkreślałam, ale jeszcze raz chciałam powiedzieć, że
naprawdę bardzo staramy się wyłączyć te, by być takim łącznikiem między światem biznesu a sektorem społecznym. Stąd przede wszystkim nasza kadra trenersko-doradcza właśnie pochodzi z biznesu i od nich bardzo dużo czerpiemy. Ja naprawdę jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję zespołowi. Dziękuję naszym patronom medialnym, merytorycznym, honorowym, naszym partnerom. A teraz dziękuję jeszcze raz i zapraszam Państwa na obiad do restauracji. Dziękuję.